Ja nazywam się Rafał Górski, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej części 10 urodzin Instytutu Spraw Obywatelskich. Będą powoli kolejne osoby dojeżdżały, dochodziły, przychodziły. Mamy potwierdzonych około 50-80 osób, ale mamy też zaprogramowane do białego rana dzisiaj różnego rodzaju wydarzenia. Więc spodziewamy się różnej frekwencji w różnych momentach dzisiejszego dnia. Co ja mogę powiedzieć? No przede wszystkim cieszę się z tego, że mamy już za sobą 10 lat i że to takich 10 lat dość z jednej strony emocjonujących, ale z drugiej strony też dość takich ciężkich w sensie merytorycznym. Na początku zaczynaliśmy bardzo lekko. W 2004 roku od kampanii Dzień bez samochodu. Państwo macie przed sobą na krzesłach raporty, takie albumy pamiątkowe. Tam jest takie kalendarium, gdzie spróbowaliśmy dokonać spisu najważniejszych wydarzeń, najważniejszych sukcesów INSPRO przez te 10 lat. No i faktycznie zaczyna się to wszystko kampanią dość taką lekką, Dzień bez samochodu, 2004 rok. Dzisiaj z kolei, po 10 latach, mamy już taką kampanię, może nie jest ona ciężka, ale na pewno jest dużo bardziej kontrowersyjna niż ta w 2004 roku. Mam na myśli oczywiście kampanię Obywatele decydują. I w związku z tą kampanią będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie podczas debaty na temat demokracji, partiokracji z zaproszonymi uczestnikami. Chciałem powiedzieć, zanim koleżanka i koledzy przedstawią się sami, to chciałem powiedzieć o tym trochę niespójności między programem, który Państwo dostali kilka tygodni temu, a składem aktualnym, dzisiejszym. Tam była wymieniona m.in. dr Radziejowska z Fedysza. Niestety z przyczyn zdrowotnych ona po prostu nie mogła do nas dojechać. A druga osoba, która była wymieniona w tym zaproszeniu, to Hanna Gil-Piątek. Z kolei tutaj Hannie różne obowiązki zawodowe nie pozwoliły na dzisiejszy udział w debacie, ale mamy i tak bardzo mocny, moim zdaniem, skład, więc teraz bym prosił kilka słów, żebyście powiedzieli o sobie, kto wy i dlaczego myślicie, że zostaliście zaproszeni. Aha, ja mam zaszczyt, tak? Panie przody. Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Dziłkowska. Jestem z krytyki politycznej. Wcześniej byłam związana ze Stowarzyszeniem Poznania, właściwie od 2010 roku, gdzie jakby koordynowałam, prowadziłam kampanię wyborczą naszą do samorządów. Później współorganizowałam, byłam jedną z inicjatorów pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich. Jakby tak od 4 lat ciągniemy razem teraz już w krytyce, ale powiedzmy szerzej rozumianym takim środowiskiem okołomiejsko-partycypacyjno-demokratycznym. No, zajmujemy się kwestiami związanymi właśnie z partycypacją teraz, a z Rafałem, mam nadzieję, że o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, poznaliśmy się przy okazji już jakby ostatniego etapu konsultowania projektu prezydenckiego ustawy o współdziałaniu mieszkańców w samorządach, który jakby monitorujemy już od 3 lat, kiedy jeszcze się nazywał tak bardzo ładnie, miał wzmacniać udział mieszkańców. Niestety teraz już troszkę inaczej perspektywa się zmieniła. No i mam nadzieję, że ta współpraca dalej będzie się toczyć. Dziękuję. Ja jestem Marek Lewandowski, jestem rzecznikiem prasowym Solidarności, ale też osobą odpowiedzialną za sprawy związane z wizerunkiem, za wszystkie kampanie, które prowadzi związek,
a także wszelkie działania, które mają na celu promowanie takiej obywatelskiej postawy, bo związki zawodowe same w sobie są najlepszym przykładem, jak można się zorganizować dla osiągania wspólnych celów. W Łodzi jestem w tej chwili już czwarty raz, w tym dwa razy na zaproszenie Rafała. Od 2 lat ściślej razem współpracujemy, jesteśmy w bliższych kontaktach, co też bardzo mnie cieszy, dlatego że Solidarność przez wiele lat była zamknięta na różne środowiska, więc myślę, że to, że się spotykamy, że rozmawiamy i że rozmawiamy w takich konfiguracjach kiedyś trudnych do wyobrażenia, myślę, jest... Tak na mnie patrzy. Nie, patrzę na wszystkich, na panią też, bo pani na mnie patrzy. No nie, ale jak już pani dotknęła tego tematu, albo jeśli może, jeśli może, to jeśli ty dotknęłaś tego tematu, bo szkoda sobie tutaj panować, no to też dosyć niespotykany alians Solidarności z krytyką polityczną, ale my wyznajemy zasadę, Piotr Duda wyznaje zasadę, że w wielu rzeczach możemy się różnić, ale jest parę rzeczy, które możemy zrobić razem i w tym momencie powinniśmy te sprawy, które nas dzielą, odłożyć na bok po to, żeby zrealizować chociaż coś jednego do przodu. Takim projektem, który tutaj wspólnie chcemy forsować, jest zmiana zapisu po referendach i ogólnokrajowych, i lokalnych, które byłyby doskonałym narzędziem dla społeczeństwa, aby w tych najważniejszych sprawach ta demokracja bezpośrednia nie była tylko pustym zapisem w Konstytucji. Także bardzo się cieszę, że jestem. Mam nadzieję, że wniosę chociaż trochę. Jesteśmy w trakcie naszej nowej kampanii Sprawdzam Polityka. Ale Marek nie ma wszystkiego, bo mamy jeszcze 2 godziny. Myślę, że będziemy mogli o tym porozmawiać. I w ten oto elegancki sposób Rafał kazał przekazać mikrofon kolejnej osobie. Proszę bardzo. Ja się nazywam Olaf Stolkien, jestem w INSPE od początku. Przedtem jeszcze zajmowałem się kampaniami antyautostradową na Górze Świętej Anny, przeciw supermarketom, zagospodarowaniem przestrzennym. Dzisiaj jeszcze czasem w Krakowie też troszkę coś działamy na rzecz prorowej czy proludzkiej polityki przestrzennej. Od czasu do czasu też staram się coś publikować. No dobrze, to mamy przedstawionych prelegentów. Ja chciałbym też, żeby dzisiejsze spotkanie było takie bardziej interaktywne, czyli będę Państwa zachęcał do zadawania pytań. I też mamy relacje na Twitterze, więc mam nadzieję, że będą też pytania z Twittera. I też będą fragmenty filmów. Wybrałem 2 mocno u mnie rezonujące fragmenty z 2 filmów, które mam nadzieję wnoszą i wniosą też do dyskusji pewien odświeżający obrazkowy wymiar. I zacznę po prostu od pierwszego pytania, tego tytułowego, czyli partiokracja czy demokracja, co obywatele z prawa i z lewa mogą zrobić dla zmiany systemu. I zaproszę Agnieszko, ciebie jako pierwszą do tablicy. Takie ciężko mi rola też. No zaczynam od kobiet. Dobrze, demokracja czy partiokracja? To jest takie, nie za bardzo wiem, w którym, znaczy czy oczekujesz od nas teraz jakiegoś takiego credo, manifestu. Oczekuję 5 minut wypowiedzi. Na razie, takiej rozgrzewki, a później zobaczymy, co dalej. Dobrze. Znaczy to tak, jak pytanie jest, czy, tak, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego działamy? Znaczy, wydaje mi się, że mamy, nie wiem, czy w idealnym systemie, w idealnej demokracji, gdybyśmy wierzyli w to, że demokracja parlamentarna faktycznie spełnia swoje zadanie, moglibyśmy ze spokojem powierzyć naszym wybranym politykom, którzy byliby merytoryczni, kompetentni, którzy chcieliby przeforsowywać nie własne jakieś, nie grać, nie uprawiać politykierstwa, tylko politykę. Taką, jaką powinniśmy, o której marzymy i której powinniśmy chcieć, czyli jakby
nakierunkowane na określone realizacje określonych celów w przestrzeni publicznej, działanie, do którego zachęcamy innych, które konsultujemy z innymi i tworzymy w ten sposób naszą wspólną rzeczywistość. No i w takim systemie nie musielibyśmy tutaj siedzieć, moglibyśmy, nie wiem, uprawiać kwiatki, robić coś zupełnie innego, ale wiemy, że tak to nie wygląda. A takie pojęcia jak demokracja bezpośrednia czy deliberatywna przychodzą nam tutaj z pomocą. Dlaczego? Dlatego, że znaczy, ja nie chcę teraz mówić o jego polityce centralnej, na poziomie centralnym, bo totalnie się na niej nie znam. Mogę mówić o samorządach, bo to jest skala, również jeśli mówimy o demokracji bezpośredniej, czy nawet mówiąc o takich wzorcowych modelach, właśnie Szwajcaria, gdzie takie mikro wspólnoty, mikro zarządzanie i jakby współdecydowanie przez mieszkańców o kształcie rzeczywistości, w której żyją, jest możliwe. Bo ty się znasz, bo jesteś na tej mikroskali, bo wychowałaś i działałaś w Poznaniu, tak? Żeby tak, wyjaśnić, tak, bo moje... dlaczego akurat się znasz na mikroskali demokracji w Polsce. Tak, bo znaczy, to jest może taki jakby skrót, ja się zaczęłam, właśnie mówiłam o związanych pytaniakami. To jest w ogóle dosyć ciekawa historia grupy ludzi, która się spotkała. To jest to pytanie, dlaczego zaczynamy działać, dlaczego zaczynamy działać w sferze publicznej, dlaczego to również jest polityka i dlaczego to również jest demokracja. My Poznaniacy to była grupa osób, która się spotkała przy okazji, tam około właśnie też 2004-2005 rok w Poznaniu, przy okazji uchwalania studium przestrzennego w Poznaniu i wszystkich konfliktów przestrzennych, które możemy sobie wyobrazić z deweloperami, etc. I które protestowała przeciwko zabudowie klimów zieleni, przeciwko zabudowie jakichś tam parków, paru. Więc była to grupa osób, która skupia się wokół jakiegoś konfliktu. Więc to zazwyczaj kiedy mówimy, kiedy zaczynamy działać, no kiedy ktoś nam stanie na odcisk i wydaje nam się, że w takiej wspólnocie, którą tworzymy, ta decyzja będzie niedobra i ze szkodą dla tej wspólnoty. I była to grupa osób, która była takiego partykularnego interesu, antyinteresu, doszła do wniosku, że faktycznie możemy to robić tylko na poziomie wyżej, tak? Czyli na poziomie miejskim. Na początku zaczęła się organizować i zajmować właśnie sprawami z ekologią, z zagospodarowaniem przestrzennym, żeby potem dojść do, dzisiaj już teraz jak to mówimy, są truizmy, bo jest to oczywiste, ale że do takiego spojrzenia, że miasto to nie tylko moje podwórko, nie tylko moja dzielnica, że jest to organizm połączony i to nie są, nie można, trzeba myśleć systemowo i musimy wejść w pewien sposób, w pewien poziom wyżej. Doszły inne osoby, doszły inne tematy, sprawy społeczne, mieszkalnictwo, takie bardziej jakby zaangażowane kultura i nagle okazało się, że wychodząc, musimy, jakby cały czas jest ten ruch wyżej, jakby poziom wyżej. Pewną konsekwencją było też startowanie w wyborach. Poznaniacy zdobyli, utworzyli komitet wyborczy w 2010 roku i udało się praktycznie zerową kampanią, taką kampanią z zerowym nakładem środków, uzyskać prawie 10% poparcia dla kandydatów radnych. Bo jakieś wtedy, w 2010 roku, to był jakiś fenomen z tego miasta. Nasz kandydat na prezydenta również dostał więcej głosów niż różni partyjni kandydaci. No i jakby z tym takim myśleniem, że okej, okay, jesteśmy w mieście, nie udało się wejść, no ale staliśmy się pewnego rodzaju tubą, taką tubą, która wskazuje, do których ludzie, inni mieszkańcy zaczęli się zwracać, która wskazuje i może nagłośnić pewien problem społeczny i ma możliwość zbudowania koalicji, ma możliwość zbudowania nacisku. A spytam, a w tej koalicji faktycznie byli obywatele z lewa i prawa, z różnych miejsc, środowisk? Tak, i to, tylko że to jest trochę potem również okazało się pułapką. Znaczy jakby myśmy taką dewizą Poznaków było to, że jakby miasto nie jest apolityczne, bo oczywiście w szkole, to nie wiem, droga, szkoły i tak dalej, to wszystko jest polityczne i jest to publiczne, ale że te podziały ideologiczne prawo i lewa, z prawa i lewa nie przekładają się na tę logikę miejską, że jesteśmy w stanie zbudować coś więcej. Jeśli chodzi o te takie tradycyjne poziomy, to naprawdę w grupie, w której pracowaliśmy, były osoby od anarchistycznych, lewicowych poglądów do bardzo tradycyjno-konserwatywnych.
I na tym poziomie nie stanowiło to problemu. I potem tutaj widzę, uśmiecham się, nie wiem, do Wojtka i Łukasza, bo potem jakby to takie myślenie, że okej, okay, że trzeba się policzyć, że pewnego rodzaju problemy nas, obywateli, które nas dotykają tak codziennie, bo kurde, nie możemy dojechać gdzieś, bo się buduje nam autostrady, bo nie ma wspólnej polityki, nie wiem, społeczno-edukacyjnej i tak dalej, będzie problemem, który nagle się powtarza w innych miastach. I że na rozwiązanie, tak jak na rozwiązanie problemów lokalnych, stricte dzielnicowych czy tam osiedlowych, musieliśmy wejść poziom wyżej na skalę całego miasta, tak takim jakby kolejnym etapem w myśleniu było to, że na rozwiązanie, albo przynajmniej na zwrócenie uwagi na pewne problemy miejskie, ogólne, musimy wejść poziom wyżej, centralny. Stąd była idea jakby Kongresu Ruchów Miejskich, który gromadził podobne organizacje, mniej lub bardziej formalne inicjatywy. Ale czy nie jest tak, jak się wtrąca? Czy nie jest tak, że Kongres Ruchów Miejskich jednak jest bardziej kojarzony już takich, mówię szufladkowo, z lewicującymi środowiskami, że tam prawicowych nie ma? Co ty na to? Ja myślę, że wiesz, są grupy, są ludzie, którzy zajmują się, on jest bardziej ukierunkowany tematycznie, bo to jest pytanie o miasto trochę, tak? Jest ukierunkowany tematycznie, mam grupę, która zajmuje się transportem, grupę, która zajmuje się, nie wiem, właśnie demokracją miejską i tak dalej. To są etykietki, czy jakby praca albo zainteresowanie, bo teraz Kongres już troszkę jakby też, ponieważ był takim ruchem społecznym, miał strukturą, troszkę też siada i to raczej jest taka teraz sieć ludzi, którzy współpracują ze sobą, ale nie wiem, czy wiesz, w tych tematach byłyby mieszkalnictwo, nie wiem, czy są to takie tematy, które jakby moglibyśmy porozmawiać z Markiem i chyba byśmy się zgodzili, że one są ważne. Okej, okay, ja bym specjalnie prowokował, ale nie, teraz cię zatrzymam, dobrze? Bo już 5 minut minęło. Wrócę do ciebie z tymi tematami oczywiście jak najbardziej, ale Marek teraz. Ja patrzę na to troszeczkę inaczej, dlatego że to nie jest problem z partią polityczną czy partiokracją, tak właściwie nazwaną, czy tak jak jest tutaj przywołane w naszej dyskusji. Problem jest raczej w mechanizmach zabezpieczających, bo każda forma organizacyjna, jak zaczyna być niezależna, zbyt daleko, jest poza kontrolą, zaczyna się wynaturzać. My mamy dzisiaj sytuację taką, że partie polityczne bardzo mocno uwolniły się od społecznej kontroli i ordynacja wyborcza i cały system nasz polityczny dzisiaj jest tak skonstruowany, że są gracze na tej scenie dużo bardziej preferowani, mając dużo większą siłę przebicia i są tacy, którzy nie mają szans nawet w jakiś istotny sposób zafunkcjonować w tej naszej demokracji. My jako związek zawodowy przede wszystkim mamy chronić interesów pracowników w miejscu pracy. I tutaj jest pewna zbieżność z tym, co mówiła moja koleżanka, moja przedmówczyni, że pewnych rzeczy w zakładzie pracy nie da się załatwić. Kodeks pracy to jest sprawa już robiona przez polityków, przyjmowana w parlamencie. Kwestie zabezpieczeń socjalnych czy zabezpieczenia emerytalnego to już są sprawy wykraczające daleko poza zakłady pracy. I taka forma zorganizowania się społeczeństwa, jaką jest związek zawodowy, daje taką możliwość, żeby te interesy z zakładów pracy zacząć o nie zabiegać na tym poziomie wyższym, centralnym. Regionalnym też, tutaj szczególnie w relacji z samorządami, ale przede wszystkim na tym centralnym poziomie. I to, co my robimy poza tą bieżączką w cudzysłowie, czyli tą codzienną, niewidoczną pracą w tych dziesiątkach tysięcy zakładów pracy, gdzie prowadzimy dialog z pracodawcą, gdzie się najczęściej dogadujemy, bo konflikt nie jest regułą, konflikt jest marginesem w naszej pracy, chociaż bardzo widoczny. To, co robimy tu na zewnątrz, to, co jest najbardziej przez społeczeństwo widoczne i w formie naszych kampanii, w formie naszych protestów, a także różnych działań eksperckich, politycznych, to jest właśnie ten element demokracji, który my staramy się przywrócić jako społeczeństwo, bo właśnie ta klasa polityczna dawno oderwała się już od tej zależności my, nasi wyborcy, którzy będą nas rozliczali. Dzisiaj mamy sytuację taką, która właśnie sprzyja tej partiokracji, że wyboru oczywiście dokonujemy my, w naszych okręgach wyborczych.
Ale po to, żeby się ktokolwiek na liście wyborczej znalazł, musi go tam wstawić szef partii. Dlatego ta tak zwana dyscyplina partyjna, to jest właśnie dzisiejsza ta zmora, która powoduje, że my, obywatele, tak naprawdę nie mamy wpływu. I my byśmy chcieli jako Solidarność zmienić dwie rzeczy przede wszystkim. Jedna rzecz, ten zapis z Konstytucji o demokracji bezpośredniej, czyli że społeczeństwo sprawuje władzę albo za pośrednictwem przedstawicieli, albo bezpośrednio, żeby ta część bezpośrednio była faktyczną częścią naszych uprawnień demokratycznych, a więc przede wszystkim referenda. One oczywiście nie rozwiążą wszystkich problemów, ale przynajmniej w tych najważniejszych sprawach, czego przykładem był czego przykładem było referendum w sprawie wieku emerytalnego, my musimy mieć do nich prawo bez możliwości zablokowania nas przez polityków. I drugą rzecz, którą byśmy chcieli zrobić, to to, aby promować to takie bardzo uniwersalne przesłanie związków zawodowych, a więc organizowania się po to, żeby budować siłę, dzięki której możemy mieć wpływ. Związek zawodowy to są zorganizowani pracownicy, którzy organizują się po to, żeby stworzyć siłę, dzięki której mogą mieć wpływ na swoje warunki pracy. Żaden pracodawca, żaden podmiot polityczny, nikt nie będzie z nami rozmawiał, jeśli nie zobaczy w nas siły, z którą przynajmniej wydaje mu się, że musi się liczyć. I związek zawodowy dzięki temu, że jest tak umocowany, a nie inaczej w prawie, że może gromadzić swoje środki, fundusze, może stać się niezależny i jest niezależny od władz i samorządowych, państwowych i od szefostwa poszczególnych firm, może taką siłę tworzyć i dzięki tej sile może robić różne rzeczy. Ją można wykorzystać dobrze, można ją wykorzystać źle. I te akcje, Syzyf z 2012 roku, teraz Sprawdzam Polityka, a i wcześniej kampanie, które zakończyły się też protestami, to są właśnie takie działania troszeczkę wykraczające bezpośrednio poza to, co dla tych pracowników w zakładach pracy powinniśmy robić. Bo jeżeli tak spojrzeć obiektywnie, naszych członków nie dotyczą śmieciów. Nie mogliby być naszymi członkami. Jednak robiliśmy kampanię przeciwko śmieciówkom, bo to niszczy rynek pracy w ogóle i obniża standardy zatrudnienia naszym członkom związku, więc pośrednio jest to nasza sprawa. Sprawdzam Polityka. No to jest kampania społeczna, to jest tak naprawdę strona, która jest narzędziem do kontroli polityków. Żeby ludzie mogli zajrzeć i w swoim okręgu zadać pytanie: panie Godson, ale pan głosował za wydłużeniem wieku emerytalnego. Niech się pan wytłumaczy. Panie Godson, pan głosował za antypracowniczymi zmianami w kodeksie pracy. Wydłużył pan okres rozliczeniowy i wprowadził elastyczny czas pracy, że teraz moja żona w ciągu dnia ma 3-godzinną przerwę. O to chodzi. I chcielibyśmy tą kampanią Sprawdzam Polityka doprowadzić do sytuacji, że ci politycy będą bardziej bali się swoich wyborców tutaj w okręgu, bo będą wiedzieli, że ta pamięć nie będzie ulotna, bo ona może być dzięki takiej stronie odświeżana. I będą bardziej w stanie przeciwstawić się swoim szefom partii przy tej tak zwanej dyscyplinie partyjnej. A moja obecność i tutaj, i w wielu innych miejscach bierze się stąd, że Związek Zawodowy Solidarność jest zbyt słabym podmiotem w tej demokracji, którą mamy w Polsce i musi współpracować z kim się da, aby te uniwersalne cele, a przynajmniej niektóre z nich, realizować wspólnie. Okej, bardzo dziękuję za to. Rozbiegówkę. Ola? Wracając do pytania, co może połączyć obywateli z lewa i prawa? Ja właśnie tak mam zamiar powiedzieć. Bo chcę tak się odnieść dokładnie do tego, co przeczytałem właśnie w temacie. Demokracja czy partykacja? Też myślę, że tu nie ma sprzeczności, bo problemem nie jest to, że są partie polityczne, tylko że cały system działa tak, że jesteśmy z tego niezadowoleni. Partie polityczne czy grupy jakieś zorganizowane prawie zawsze istniały. A dzisiaj jest to po prostu konieczne z oczywistych względów tego, że jest nas bardzo dużo. Tam, gdzie istniała taka ta najbardziej demokracja bezpośrednia, w kantonach szwajcarskich, bardzo znamienny przykład był taki, nie pamiętam tej jego nazwy, ale jeszcze w latach chyba 70. głosowano przez podniesienie ręki na rynku. No, tylko mężczyźni głosowali, a kobiety były odrzucane, ponieważ nie było miejsca na rynku, tak przynajmniej argumentowano, żeby się nie zmieściły. Ale to mówię, są jakieś sytuacje ekstremalne, które
można jednak też wykorzystywać do poparcia różnych prac. Natomiast myślę, że to nie jest problem, że są jakieś złe partie, a dobrzy obywatele gdzieś czekają tylko gotowi do tego, żeby je zastąpić. To jest tylko takie myślenie, jak nie wiem, zwolnimy wszystkich nauczycieli stałych, przyjmiemy nowych, ci wszyscy będą lepsi. Społeczeństwo nie jest tak podzielone wcale, tak samo jak nie jest podzielona prawica, lewica. Myślę, że powiem też chyba rzecz oczywistą. Ten podział jest moim zdaniem drugorzędny, podtrzymywany sztucznie. Jest wygodny po prostu dla klasy politycznej, bo łatwo jest się kłócić o rzeczy właśnie światopoglądowe, rozpalić emocje. Natomiast trudniej jest się zapoznać, nie wiem, czy to z problematyką zagospodarowania przestrzennego, czy polityką transportową. To są rzeczy wymagające wiedzy, pracy. No a przede wszystkim to są sprawy, gdzie są realne interesy, realne pieniądze, realna władza tak naprawdę. Tam jest ta gra o duże stawki. No jeżeli ktoś się tym realnie interesuje, to ma też realnych wrogów, przeciwników. Natomiast jeżeli chodzi o obywateli z prawa i z lewa, powiedzmy tych na dole, też myślę, że połączyć ich, czy można połączyć obywateli z prawa i z lewa w walce o zmianę systemu. Myślę, że w dzisiejszych czasach połączyć można obywateli, ale tylko na chwilę, w bardzo konkretnych sprawach. Już nie chcę tutaj jakby znowu popadać w to w sarkastyczne jakieś tam i mówić, że można to zrobić tabloid, nie wiem, czy to z jakiejś postaci typu kryminaliści, czy gwiazdy, coś z show biznesu i tak dalej. Ale nawet jeśli są to sprawy, powiedzmy, zaliczane do jakiejś materii poważniejszej, to jest to bardzo chwilowe i wręcz incydentalne. Zaraz potem się rozpada, okazuje się, że czegoś brakuje. I tutaj może przejdę jakby do takiej diagnozy bardziej szerszej, głębszej, bo myślę, że na demokrację dzisiaj nie narzekają tylko Polacy. Oczywiście są różnice, jesteśmy na innym poziomie, nie wiem, niż Niemcy na przykład. Też podam taki ciekawy, ostatnio zainteresował mnie przykład pozytywnego jeszcze jednak działania demokracji w Niemczech. Mówił o nim profesor Krasnodębski, że po powstaniu tej wielkiej koalicji lewicy z prawicą w Niemczech jakby w parlamencie istnieje bardzo nieliczna opozycja i regulamin jakby Bundestagu uniemożliwiał jej praktycznie powołanie komisji śledczej, do czego opozycja powinna mieć prawo. No i co zrobili Niemcy? Niemcy zmienili regulamin tak, żeby Zieloni i Lewica mogli tą komisję powołać bez udziału głów rządzących partii. No w Polsce trudno sobie taką sytuację, myślę, wyobrazić. Przypomnę, że na przykład we Francji w kampanii wyborczej nie wolno używać billboardów, nie wolno używać spotów telewizyjnych, frekwencje mamy 80%. Także to różnie wygląda, ale to, że obywatele mają poczucie, że ich interesy nie są należycie przestrzegane, jest powszechne w Stanach Zjednoczonych, gdzie połowa ludzi nie głosuje i tam z kolei na liście wyborczej można być, ale jak się nie ma pieniędzy, a ordynacja wyborcza dopuszcza nieograniczone finansowanie kampanii wyborczych przez koncerny, firmy. Tam po prostu można wszystko głosić, ale nie ma to żadnego, nikt o tym nie wie praktycznie i uzyskuje się jakieś ułamki głosu. Klasa polityczna działa jakby też w sposób wyizolowany absolutnie, ale tak naprawdę rzeczywista władza mieści się jeszcze gdzieś indziej. To są finanse, wielkie koncerny, media. Tutaj mamy bardzo wąski monopol. Zresztą w Polsce też ta klasa polityczna i obywatele mogą się połączyć w sprawach politycznych. Ostatnia jakby sprawa tego, co dzieje się na Ukrainie, też pokazuje, że jest to proste. Wystarczy zagrać na jakichś emocjach albo zrobić to, co nakazuje nam nasz hegemon polityczny. I wtedy nasi politycy znakomicie się jednoczą. Z czego to wszystko wynika? No, wynika to też z systemu edukacji i w ogóle z tego naszego otoczenia, w jakim żyjemy. Żeby demokracja była możliwa, ludzie musieli umieć dyskutować.
A żeby umieć dyskutować, po pierwsze trzeba być do tego przygotowanym jakoś psychicznie, czyli umieć wytrzymać wysłuchanie wystąpienia dłuższego niż 1 albo 5 minut. Trzeba umieć takie wystąpienie zaprezentować, przygotować, coś takiego powiedzieć. No, trzeba też przeczytać ileś książek i być przekonanym, że to w ogóle ma sens. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia telewizyjnego, migawkowego, także trudno mówić, żeby, dlatego też nie można tych ludzi połączyć w jakiś bardziej długotrwały ruch czy działanie, bo nie można wypracować żadnego teoretycznego systemu czy jakiejś pogłębionej wizji rzeczywistości, a jeżeli nawet się wypracuje, bo przecież książek krytycznych naszej rzeczywistości jest bardzo dużo, no to i tak ona nie ma szansy połączyć tych ludzi, bo oni szybko się tym znudzą, zmęczą albo przede wszystkim pokłócą, a media to im bardzo łatwo, jakby czynią to bardzo łatwo. Żeby Państwu jakby pokazać, jak kiedyś to wyglądało, pozwolę sobie na mały cytat z takiej książki Neila Postmana Zabawić się na śmierć. Pierwsza z 7 słynnych debat między Abrahamem Lincolnem i Stephenem Douglasem odbyła się 21 sierpnia 1858 roku. Douglas, zgodnie z zawartą między nimi umową, mówił jako pierwszy przez godzinę. Odpowiedź Lincolna trwała 1,5 godziny. Z kolei Douglas przez 0,5 godziny ustosunkował się do odpowiedzi Lincolna. Była to debata znacznie krótsza od tych, do których obaj mężczyźni przywykli. W rzeczywistości zwali się oni już kilka razy wcześniej i wszystkie ich spotkania były o wiele dłuższe i bardziej wyczerpujące. Kiedy przyszła kolej Lincolna, zwrócił uwagę, że jest już 5 po południu i że prawdopodobnie będzie potrzebował tyle samo czasu co Douglas oraz że ten ostatni ma jeszcze prawo do repliki. Zaproponował więc, aby słuchacze udali się do domu, zjedli obiad i wrócili wypoczęci na kolejne 4 godziny rozmowy. Publiczność wyraziła na to uprzejmą zgodę i dalej wypadki potoczyły się według planu zarysowanego przez Lincolna. I to nie była debata prezydencka, oni wtedy ubiegali się jakiś lokalny urząd i to było normalne. No ale to było jeszcze jakby, jak pisze Postman, dziedzictwo oświecenia, dziedzictwo ludzi, którzy byli przeznaczeni, przyzwyczajeni do pewnych, właściwie to była literatura omówiona, opisy takiego klasomóstwa, ale też złożone wielokrotnie zdania, pewien sposób myślenia i słuchania. Dzisiaj ludzie są do tego nieprzygotowani i tylko przemówienia, nie wiem, jeszcze Fidel Castro nie tak dawno były tak długie, ale były wyśmiewane, żeby go, nie wyśmiewane jak treści, ale właśnie fakt, że to jest śmieszne, że on tak długo mówi. Nikt się nie zastanawiał, że kiedyś było to normalne. Bez tego, bez takich fundamentalnych zmian, oczywiście zawsze będą jakieś lokalne ruchy miejskie, ja sam czymś takim działałem, ale na dłuższą metę niewiele to zmieni. Dlatego myślę, że wniosek jest też taki, żeby z jednej strony rzeczywiście walczyć o jakieś konkretne, małe sprawy, no ale też pamiętać o rzeczach bardziej fundamentalnych i też ich nie zaniedbywać. Dziękuję za tą długą wypowiedź. Ja powiem od siebie. Jak myślałem nad tym pytaniem, co może połączyć, to próbowałem sięgnąć pamięcią do tych 10 lat, które mamy ze sobą. I oczywiście ta kwestia, o której wspominał Marek, że ta demokracja bezpośrednia w takim czy innym wydaniu mogła wyłączyć. My w Finspra, ja w szczególności kilka lat temu myślałem bardziej optymistycznie, że faktycznie tak jest, że to się da zrobić i dlaczego ludzie czy obywatele z lewa, z prawa nie mogliby się właśnie pod tym sztandarem łączyć, czy na poziomie lokalnym, jak to robi właśnie Kongres Ruchów Miejskich, czy na poziomie ogólnopolskim, jak próbujemy robić w tej chwili z Solidarnością. Natomiast ostudziły mój optymizm takie sytuacje, jakby chociaż sprzed 2 lat, kiedy walczyliśmy, czy zaczęliśmy walkę o zmianę nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Chcemy, bo to ta walka trwa do dzisiaj, chcemy ułatwić obywatelom zbiórkę 100 000 podpisów, a później, żeby ta
pod ustawami obywatelskimi, a później, żeby te ustawy nie trafiały do Sejmu, a właściwie do sejmowej zamrażarki, sejmowej pralki czy sejmowego kosza. No i do dzisiaj pamiętam taką sytuację, jak dzwoniłem do jednego z liderów środowisk takich bardzo katolickich, prawicowych, pytając go, czy włączyłby się w takie działanie szerokiej koalicji, bo chcemy ułatwić, usprawnić narzędzie, które służy wszystkim Polakom. No i usłyszałem, że no niestety nie, bo przyszła informacja z kurii, że to może być niebezpieczne, że to może rodzić, rozwiązania, które nie będą korzystne dla środowisk prawicowych. I niestety podobną sytuację miałem, kiedy dzwoniłem czy rozmawiałem z liderami środowisk lewicowych. To była podobna reakcja, że muszą się zastanowić, że oczywiście bardzo dobrze wzmacniajmy prawa obywatelskie, natomiast na końcu okazało się, że no, mają obiekcje, żeby siadać przy jednym stole ze środowiskami prawicowymi. I tak jak tutaj Ola wspomniałeś, to podżeganie, zresztą Marek też, przez media tej sytuacji, to też bardzo, bardzo takie symptomatyczne w Polsce. Myślę, że rozumiem też, że na Zachodzie jak to też się dzieje, że takie zarządzanie, jak ja to mówię na co dzień, zarządzanie nieufnością obywateli. Czyli robi się wszystko, żebyśmy sobie nawzajem nie ufali, bo to jest moim zdaniem podstawa do tego, żeby zmienić ten system, albo nie mówię, że zmienić go całkowicie, ale go usprawnić z korzyścią dla obywateli. Czyli to zaufanie po prostu jest na różne sposoby doprowadza się do tego, żeby tego zaufania nie było, żeby było więcej nieufności niż zaufania. I teraz wrócę do... jest Konrad? Już w stacji. Konrad schodzi, ale schodzi gdzieś tam. Dobrze, to ten kawałek filmu puścimy dalej, później. Natomiast wrócę tutaj do dyskutantów i spytam, Marek, ciebie tym razem o tą sytuację, kiedy, bo wspomniałeś w pierwszej wypowiedzi, że, czy nawet przedstawiając się, że teraz Solidarność zachowuje się inaczej niż kilka lat temu, jeśli chodzi o próbę łączenia się z innymi środowiskami, że jest tutaj zmiana. To czy sobie przypominasz, bo już jesteś długo rzecznikiem prasowym, czy przypominasz sobie jakiś, ale wcześniej działałeś oczywiście w Solidarności, czy przypominasz sobie jakiś szczególny moment, że to tak się zadziało, że nagle zaczęliście rozmawiać i szukać też sojuszników gdzie indziej niż tylko we własnych szeregach? My jesteśmy dosyć praktycznymi ludźmi i staramy się po jak najmniejszej linii oporu osiągnąć swoje cele. Dlatego, gdy rozkręciliśmy całe przedsięwzięcie z referendum przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego i to no, fantastyczne przedsięwzięcie, 2,5 miliona podpisów, to jest duży sukces, zostało wyrzucone do kosza, to zdaliśmy sobie sprawę, że musimy troszeczkę inaczej na to patrzeć. Bo tak naprawdę naszym największym problemem jest zaufanie, które sobie mocno nadszarpnęliśmy czasami wcześniejszymi i całą transformacją ustrojową i czasami ABS-u. Bo tak naprawdę... Zaufanie u obywateli, tak? Tak, Solidarności. Kiedyś Solidarność była niekwestionowanym autorytetem, znak Solidarności to było coś, co budziło powszechny, no, co najmniej szacunek, a często i podziw. Potem się stało tak, że było dokładnie odwrotnie. Ja od 20 lat jestem w Solidarności, zawsze mam znaczek związkowy przy sobie, a często nawet kurtkę związkową, więc jak jeżdżę w kolejce czy w innych miejscach, to widzę, jak to się zmienia. Jak ładnych parę lat temu budziło to wręcz wrogość, a co najmniej kpiny lub różne wycieczki. Rzadko było tak, że ktoś pozytywnie do tego podchodzi. Teraz jest zdecydowanie lepiej.
I gdybym miał powiedzieć, co jest największym sukcesem tej mijającej już kadencji naszego związku, bo w październiku mamy wybory, które będą, gdzie delegaci będą wybierać przewodniczącego związku, to bym powiedział, że udało nam się trochę tego zaufania odrobić. Te wszystkie akcje, które robimy, te wszystkie działania i takie prospołeczne, ale także czysto pracownicze, zaczęły wyrabiać w świadomości społeczeństwa troszeczkę więcej wiary, że to, co robimy, jesteśmy w tym autentyczni, że autentycznie reprezentujemy sprawy pracowników, ludzi bezrobotnych, wykluczonych. To jest początek, to ja mówię, troszkę. I ta manifestacja, która była w zeszłym roku, gdzie jak ja zobaczyłem, że obok siebie szły rodziny Radia Maryja, anarchiści, tu gdzieś widziałem Ikonowicza ze swoją ekipą, narodowców i to całe towarzystwo szło w zgodzie, w niemałej liczbie, to pomyślałem sobie, że kurczę, coś drgnęło. Teraz najważniejsze, żeby tego dobrego początku nie stracić. A chciałbym tylko jeszcze nawiązać, jak ja sobie wyobrażam przyszłość. Ja bym chciał, żebyśmy doszli do takiego momentu, jak mają na przykład Francuzi, gdzie związki zawodowe też nie są liczne. One są troszeczkę inaczej umocowane w prawie, troszeczkę inaczej inne uprawnienia mają, ale są mniej więcej, jeśli chodzi o liczebność, na podobnym poziomie jak u nas w Polsce. Ale gdy tam związki zawodowe mówią, trzeba wyjść na ulicę, bo jest to i to, i to jest złe, to ludzie wychodzą. Więc marzy mi się taka sytuacja, nie wiem ile to potrwa, ale będę robił wszystko, żeby do takiej sytuacji kiedyś doszło, że jeżeli Solidarność powie, słuchajcie, to jest złe, trzeba wyjść na ulicę, to ludzie wyjdą, bo jej wierzą. Na razie jeszcze długa droga przed nami. Okej, dziękuję. Agnieszko, teraz pytanie do ciebie. Bo rozmawialiśmy w kuluarach dzisiaj przed debatą, gdzie są granice tego łączenia. I mam takie podchwytliwe pytanie, czy jako krytyka polityczna byłabyś w stanie usiąść przy jednym stole z osobą, nie wiem, liderującą klubem Gazety Polskiej i wspólnie pracować na rzecz wzmocnienia referendów lokalnych w Polsce? Klubo się. Ja przede wszystkim mogę mówić w swoim imieniu, w imieniu organizacji. Zanim odpowiem na to twoje podchwytliwe pytanie, jeszcze po wysłuchaniu tego, co mówi koledzy, mam takie wrażenie, że jakby jeśli chodzi, znaczy że jedyną rzeczą, którą my możemy robić razem, znaczy jedną rzeczą, ale taką, którą powinniśmy robić razem. Ale my czyli kto? My, to znaczy, no tak jak tutaj pan, pani. Aha, wszyscy. Jako społeczeństwo obywatele, tak? Społeczeństwo, jako ludzie, którzy też w różnych kwestiach mają inne poglądy. Co miałoby sens, to jest właśnie tworzenie takich, bo to jest to, o czym ty mówiłeś, tak? Że potrzebujemy siły nacisku, albo przestrzenie artykulacji pewnych problemów, które są skochane na margines, bo to nie jest tylko kwestia, że ustawiania list partyjnych przez jakichś liderów partii, bo jest tak samo na poziomie lokalnym, mamy po prostu lenna feudalne, mamy całe po prostu urzędy, które pracują drugą, trzecią, czwartą kadencję często dynastie naprawdę urzędniczo-zbiorcze i to już, które są o wiele się działają na zupełnie innych mechanizmach niż partie, ale równie skutecznie blokują lokalne sceny polityczne dla jakiekolwiek zmiany, to już nawet nie chodzi na jakiego ugrupowania, tylko dla wprowadzenia innego modelu zarządzania czegokolwiek. No to są, jeśli tego na przykład kolejnym postulatem oprócz referendów, tej ustawy prezydenckiej jest wiele innych mechanizmów wartych poświęcenia uwagi. Ja mam trochę żal do tego, żeby się skupiać tak tylko na tych referendach, ponieważ to jest za mało, tak? To jest o wiele za mało. Kolejnym takim postulatem mogło być ograniczenie kadencyjności prezydentów, wójtów i burmistrzów do dwóch, bo w wszystkich normalnych demokracjach gdzieś tam takie ograniczenie tej kadencyjności jest. To powoduje w polskich samorządach po prostu totalne patologie. Takich rzeczy jest więcej, że inicjatywa, nie wiem, uchwałodawcza mieszkańców będzie trudna, trzeba będzie zebrać pewnie więcej podpisów niż pod referendum lokalnym. Jest taki, jakby ta ustawa prezydencka daje nam narzędzia do stworzenia
I to jest właśnie to, co, na czym wydaje się, że wszyscy możemy pracować, bo musimy stworzyć przestrzeń artykulacji przez nie ruchy miejskie, przez obywateli, nie przez jakieś partie, przez pewnych problemów, pewnej przestrzeń artykulacji pewnych problemów do dyskusji i mechanizmy, które byłyby włączające, inkluzywne, które gwarantowałyby wspólne podejmowanie tych decyzji, tak? I my o tę przestrzeń musimy walczyć, bo nie wszyscy będą mieć, znaczy oczywiście fajnie mieć taką organizację, która będzie w stanie zmobilizować tysiące osób, żeby wyszły na ulicę i na pewno jest to również jedna ze strategii, ale równie ważne jest jakby walczenie o te mechanizmy i zmiany, jakby zapewnienie przestrzeni do obywateli i włączenie ich do tego. I tak, żebyśmy potem dalej mogli się już pięknie różnić. I to jakby we wszystkich możliwych kwestiach. Ale i teraz pytanie, które mi zadałeś. Bo jeśli siadamy do jednego stołu, to jest tak, że wszyscy musimy się szanować, tak? I wszyscy musimy mieć świadomość tego, że przede mną siedzi człowiek, obywatel, obywatelka Maja, który jest tak samo godny szacunku jak ja, tak? I mi się wydaje, że ciężko jest rozmawiać nawet nad takimi, bo tutaj chyba to, o czym mówiłam wcześniej, nie wzbudziłoby w nikim jakby takich większych kontrowersji, ale jakby ciężko nawet byłoby rozmawiać o mechanizmach włączających obywateli, mechanizmach demokracji deliberatywnej czy bezpośredniej, czy starać się budować ten system w momencie, w którym jedna strona drugiej nie przyznaje, no, tak jak pod człowieka, tak, nie przyznaje pewnego rodzaju praw, albo nie wiem, nie, no tak, no. Więc wydaje mi się, że to są takie, znaczy nie, no mogę tutaj mówić jakby, znaczy nie wiem, czy to jest jakby sens mówienia o tym, czy rzucaj nazwiskami, albo na przykład dlaczego pewne środowiska traktują, no nie wiem, gejów i lesbik, jak pod ludzi, znaczy, ale mówię o tym takim, mówię po prostu o pewnego rodzaju szacunku, który musi być i zaufaniu, tak, i szacunek jest podstawą zaufania, który musi być, jeśli siadamy do jednego stołu i nawet rozmawiamy o kwestiach, które nie są problematyczne, tak? Okej. Okay. Ale czy chciałbyś jakoś skomentować te dwie wypowiedzi? Nie, komentarzy wypowiedzi nie ma. Nie, komentarzy wypowiedzi absolutnie nie. Myślę, że może oddaj mi głos. Okay. Czyli ja tylko się odniosę do tego twojego drobnego zarzutu, że skupiamy się na referendach. Drzwi można otworzyć albo wyważając je, albo otwierając kluczem. Myśmy uznali wspólnie, że referenda i te lokalne, i te centralne są pewnym narzędziem, pewnym kluczem do otwierania drzwi, które... Różnica po... między jednym a drugim, ja mam się komunikat... Ja przepraszam, ad vocem, ale jest różnica... Właśnie. To jest teraz Tomasz. Jest wielka różnica między i zapisach, jaką mają być reprezenty lokalne i ogólnopolskie. I te różnice są bardzo istotne, a trochę w komunikacji, którą chcecie przekazać, to się wszystko miesza w jedno i staje się problematyczne i niezrozumiałe dla obywateli. I dzięki temu narzędziu, czy tym referendum lokalnym, czy centralnym, bez względu na to, czym się różnią, można załatwić wiele innych spraw. To jest tak jak z kołem samochodu, no można je odkręcić kluczem tym, co mamy w bagażniku, tylko to jest piekielnie trudne. Lepiej na podnośnik i kluczem pneumatycznym, to jest prostsze. Więc chcielibyśmy najpierw dać sobie narzędzie, dlatego skupiamy się na tej jednej rzeczy, bo jeżeli będziemy chcieli zrobić wszystko, to nie zrobimy nic. Skupienie sił i środków na jednym przedsięwzięciu, które ma szansę, a jest krokiem do następnych rzeczy, jest czymś dobrym. Tutaj przywołam Wałęsę, który nie jest z mojej bajki, ale jednak ma swoje niekwestionowane miejsce. On powiedział, mamy niezależne, samorządne związki zawodowe, resztę wywalczymy sobie sami. No taki jest mechanizm. Tylko chciałem powiedzieć coś o tym zaufaniu, bo to też jest troszkę takie słowo popularne w Polsce, że Polacy sobie nie ufają, ale ja uważam, że to jest przyczyna, a nie skutek wielu rzeczy. No są powody do tego, żeby sobie nie ufali.
To nie jest tak, że rodzimy się z jakimś genem nieufności, tylko doświadczamy na co dzień kłamstwa, nieuczciwości, krzywdy, arogancji i z tego się bierze brak zaufania dopiero. Ale to jest kwestia pewnego upadku cywilizacyjnego, stanu, w jakim jesteśmy. Jakby to jest skutek, ale często się mówi, że zaufanie o sobie, ale to jest zaginanie rzeczywistości, dopóki myślę tak samo o solidarność pierwszym, że nie chodzi o odbudowanie zaufania, tylko chodzi o działanie, prawda? Ten AWS w końcu nie dlatego był nieobjawny, że ludzie nagle przestaną mówić, tylko dlatego, że robił bardzo konkretne rzeczy, które tych ludzi były weselowe i które były odbierane właśnie jako zdrada i zawiedzenie zaufania. Więc po prostu nie zadaćmy tego zaufania, to będziemy sobie ufać. Aleluja. Nie, bo to jest, wiesz co, to co mówisz, bo ja obserwuję całą kampanię waszą referendalną, bardzo też, nie wiem, było czytanie tej ustawy prezydenckiej, ona wszystko mówi o referendach jakby lokalnych i bardzo mocno to jakby obserwuję. Mam wrażenie, że z jednej strony jest to działanie skuteczne, tak, bo promujemy pewien temat, bo ja rozumiem z tego, co mówisz, że to jest taka strategia, okej, okay, że wyrzucamy temat w górę, zachęcamy, a potem będziemy się martwić o szczegóły. Tylko mi się wydaje, że jednak te szczegóły już... Te szczegóły też są bardzo ważne, bo jeśli patrzymy na przykład referenda teraz, jakie mają być na poziomie lokalnym, to one mogą być zarówno odwoławcze, i teraz tutaj był ten cały wielki protest, ponieważ będzie proponowane jest podniesienie progu do takiego, znaczy podniesienie do takiego możliwości, że właściwie zorganizowanie referendum odwoławczego będzie ważnego, będzie niemożliwe, to jest jedna kwestia. Mamy również referenda tematyczne, które mogłyby być narzędziem forsowania, proponowania i poddawania osąd obywateli pewnych konkretnych pozytywnych rozwiązań, tak? Jakby wydaje mi się, że też w tej całej kampanii położenie nacisku na tylko referenda odwoławcze znowu jest takie pokazywanie ludziom, że demokracja to jest wtedy, kiedy mówimy nie i protestujemy i chcemy coś zablokować. A wydaje mi się, że to, co czym powinna być demokracja i o czym ty mówiłeś, mówiąc o edukacji, jest pewnego rodzaju procesem włączania i tworzenia również pozytywnych rzeczy, tak? Że to jest narzędzie, są to narzędzia upodmiotawiające obywateli, żeby mogli kształtować tę rzeczywistość. I dlatego mam do tych referendów mam takie mieszane uczucia, mam wrażenie, że wrzucając, nie robiąc rozróżnienia, albo przynajmniej nie budując języka innego, który moglibyśmy mówić o tych różnych rzeczach, wrzucając wszystko do jednego wora, de facto kopiemy w stołek, na którym siedzimy. Ale? Tutaj chciałem tylko jakby to powiedzieć, że jak najbardziej to popieram, bo Polacy mają też coś takiego, że są przekonani, że za wszystko odpowiada ktoś inny. Natomiast znaczy tutaj nie wiem, czy pozytywne, negatywne, czy to jest najlepsze powiedzenie, bo po prostu na przykład w Krakowie w tej chwili są referenda, będzie referendum na temat olimpiady, metra, ścieżek rowerowych. Są tematyczne, prawda? Czasami nie robienie czegoś, to nie jest negatywne, tylko może być tylko... Mówię tutaj, ja wiem, ale mówię, żeby to dobrze będzie. Natomiast myślę, że to jest ważne, bo nauczy ludzi odpowiedzialności. Często jest tak, że jak się człowiek nie uczy w szkole, to potem cierpienie jest bardzo dobrym nauczycielem. Nawet jak oni podejmą głupie decyzje, to nie będę mogli mówić, że ktoś to zrobił za nich, tylko że oni sami to zrobili w referendum. To uważam, jest też droga w dobrą stronę. Jeżeli chodzi o referenda, my nie traktujemy tego w sposób całościowy, jednoznaczny. Czym innym jest projekt prezydencki, do którego mamy ileś zastrzeżeń i parę rzeczy nie chcielibyśmy, żeby tam się zmieniły, a czym innym są referenda ogólnopolskie, gdzie piszemy własny projekt zmian. Więc absolutnie, i to też ma zabarwienie pozytywne. Chcemy, żeby ta część demokracji z konstytucji nie była fikcją, bo ona dzisiaj jest taka, że obywatele mają prawo, jak politycy pozwolą. Politycy, którzy mają własny, niezależny od społeczeństwa system finansowania i zupełnie są w tej chwili poza wszelką kontrolą. A więc tak naprawdę jesteśmy na łasce tego, czy nam szef danej partii pozwoli, czy nie. Więc dwie różne rzeczy.
czym innym są lokalne, i tutaj jest pełna zgoda, czym innym są ogólnokrajowe, gdzie piszemy własny projekt, nie tylko ustawy, ale i zmiany konstytucji, bo jest konstytucja i są ustawy około konstytucji. Okej, dziękuję. Czy jest jakieś pytanie z sali? Proszę. Ja mam komentarz. Ja mam taki komentarz, jedna rzecz, której mi zabrakło, której ja się od jakiegoś czasu zastanawiam. Zacznę może od dwóch takich przykładów. To czy jest... Aleluja! Symboliczny koniec inspo. Nie, to dopiero początek. Dobra. Znaczy... Trzeba upaść, żeby się podnieść. Oczywiście. Czasami trzeba zrobić krok w tył i tak dalej. Pewnie źle wymówię to słowo, jest w języku holenderskim takie słowo hedoichem. I to jest słowo, które określa taką sytuację, że generalnie w państwie, które jest państwem prawa, które szanuje prawo, to pojęcie określa sytuację, w której coś jest przez to prawo zakazane, ale społeczność widzi, że jeżeli to jest robione, to nie jest szkodliwe. Znaczy to jakby dwa konkretne przykłady, to, które się podaje często, to jedno dotyczy jakby narkotyków, które jakby były w pewien sposób zakazane, ale właściwie społeczeństwo uznało, że są pewne narkotyki, które okej, no nie szkodzą, możemy dozwolić w jakiś tam sposób. A drugi z tych przykładów, które ja kojarzę przynajmniej, to jest przechodzenie na czerwonym świetle. Na zasadzie, że to oczywiście czerwone światło oznacza zakaz, no ale generalnie, jeżeli jest sytuacja, że nic nie jedzie, no to obywatel sobie spokojnie przez to czerwone światło przejdzie, policjant nic mu nie powie i tak dalej. Tak, to jest taka sytuacja. Z drugiej strony jakby zupełnie inny przykład, który potem połączy w jakiś sposób, to jest aktualna kampania nasza do Europarlamentu, tak w Polsce. Znaczy, za niedługo będziemy mieli wybory, a ja mam taką świadomość, że ten kraj to chyba ze mnie sobie jaja robi. Znaczy, ja patrzę na tych polityków, którzy są wystawiani, patrzę na te kampanie, patrzę na te spoty i ja nie wiem, czy po prostu ktoś sobie tutaj robi jakiś żart, nie wiem, kabaret może ze mnie sobie w tym momencie robi, bo ja mam zaraz wybrać ludzi poważnych do jakiegoś wielkiego gremium, które będzie o czymś decydowało, a ci ludzie wystawiają, nie wiem, jakiegoś polityka, który nic nie wie na ten temat, jakiegoś człowieka, który zapytany o idola politycznego mówi, że kocha Jezusa. Ja do nic dlatego nie może, że on kocha Jezusa, tak? Ale chociażby mógł nawiązać do tego, że Jezus był jakimś przywódcą politycznym i robił rewolucję. Można by to było fajnie ubrać, jeżeli kocha tego Jezusa. Tak, a on potrafi powiedzieć, że kocha Jezusa i to jest koniec, tak? No i tutaj trzecia rzecz jest taka, o której tutaj Olaf mówił, o tym słuchaniu, tak? Znaczy o tym, że potrafiliśmy kiedyś rozmawiać, słuchać, debatować. Tutaj mi się przypomniało teraz, że niedawno nasz minister spraw zagranicznych miał wystąpienie dotyczące polskiej polityki zagranicznej, które trwało, nie wiem, z tego co kojarzę, chyba godzinę czy półtorej, o ile się nie mylę. Były komentarze, że było zbyt długie. Tak? I tutaj są te trzy rzeczy, które połączę jednym słowem refleksyjność. To znaczy do tego, żeby społeczeństwo doszło do takiego poziomu, że jest w stanie pewne odstępstwa od prawa akceptować, bo wie, że one w jakiś sposób nie szkodzą. Do tego, że w innych krajach politycy robią kampanię, tłumacząc, czym jest Europarlament, jakie mają uprawnienia, co oni zrobią, kiedy tam pójdą, a nasi politycy robią jakąś szopkę i właściwie dla nich to jest zupełnie okej. Po to, że ktoś pójdzie na spotkanie i jest w stanie godzinę czegoś słuchać, tak? Potem wyciągnąć jakieś wnioski, czasami zabrać jakieś myśli, czy jakoś to skomentować, albo nawet pójść do domu i to przemyśleć, te trzy rzeczy dla mnie łączy refleksyjność. Tak? I w tym momencie tak sobie wyobrażam, że jeżeli społeczeństwo byłoby refleksyjne, to byłoby w stanie pójść na przykład na spotkanie swojego oponenta politycznego, posłuchać tego faceta i w pewnym momencie stwierdzić, ok, ja się w 90% nie zgadzam, ale jest 1%, gdzie ja mu przyznaję rację i ja jestem w stanie stanąć koło niego, tak? Nie wiem, no jest masa rzeczy w tym kraju, które są no, absurdalne po prostu. Znaczy są przepisy prawa na przykład, które no, jakby tak się zdrowo zastanowić, one po prostu są łamaniem wszystkiego, co można tylko złamać, tak? A jednocześnie te przepisy sobie funkcjonują świetnie, i społeczeństwo zupełnie w tym nie widzi żadnego problemu, tak? I to jedno słowo, jakby tak konkludując to, co mówię, trochę przydługo, to jedno słowo, które jakby mi zabrakło i ten jeden jakby wniosek taki, to jest zupełny brak refleksyjności, który dostrzegam w naszym społeczeństwie i nie wiem, czy to wynika z edukacji, czy to jest już coś nagromadzonego w tych głowach, że w sumie z tą refleksyjnością to jest ciężko. Naprawdę, nie wiem, tak? I to jest dla mnie coś, jeżeli byśmy uzyskali tą refleksyjność w społeczeństwie, tą możliwość zastanowienia się, zatrzymania się, posłuchania czegoś, dojścia do wniosku, że coś może nie jest okej i może warto by to zmienić, to by mogło spowodować, że nasi wrogowie polityczni, moim zdaniem, mogliby w pewnych momentach usiąść razem i właśnie oddzielić sytuacje, w której się kłócą, od sytuacji, w której się zgadzają. A tak to ten brak refleksyjności jest po prostu idealnie wykorzystywany przez, nie wiem, podsycanie prostych emocji, podsycanie jakichś tam dziwnych waśni,
które właśnie powodują, że potem nie dochodzimy do żadnych wspólnych wniosków. Tak? I to chciałem jakby dodać do tych fajnych wszystkich rzeczy, które powiedzieli nasi prelegenci. Dziękuję. Chcecie się jakoś odnieść? Nie. Ja mam taką refleksję, jak cię słuchałem, Jarek, że nie wiem, politycy czy członkowie partii siadają razem ze sobą i rozmawiają, tylko że nie rozmawiają przed kamerami telewizorów, tylko rozmawiają w kuluarach, mówiąc wprost już bez ogródek, przywódcę. Bo to bardzo często w naszych działaniach, takich kampanijnych, tego doświadczaliśmy, że były ostre spory i właśnie zarządzanie nieufnością na antenie radiowej czy telewizyjnej, a później ci sami panowie szli po prostu już po i rozmawiali sobie spokojnie i dyskutowali o różnych rzeczach no przy tej przysłowiowej wódce i ogórku polskim. Więc to też trzeba jakby mieć no taką refleksję a propos tego wymiaru. Ola, chcesz coś? Jeszcze bym dodał, że ważna jest też logika i jakieś zasady tej dyskusji, prawda? No zresztą mówię, to co pan powiedział, czy ja mówiłem wcześniej, no to choćby w statystykach czytelnictwa też widać, prawda? Ja uważam, że to jest jeden z najważniejszych wskaźników tego, co się w Polsce dzieje, to właśnie to, że nie czytamy nie tylko książek, a w ogóle dłuższych tekstów. Natomiast mówię, gdybym walczył o demokrację, to bym wprowadził logikę do szkoły, semantykę, tego typu przedmioty, a więc spokój zamiast komputerów i tego typu gadżetów. Okej, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałem dodać jedną rzecz a propos czytelnictwa. Wczoraj byłem na spotkaniu dotyczącym rewolucji 1905 roku w Łodzi i tam się pojawiła taka kwestia, że jakby z takiej masy robotniczej, która zupełnie była jakby taka nieuświadomiona, która w pewnym momencie stanęła jakby walcząc o swoje prawa, stworzył się na przestrzeni kilku lat pewien ruch taki, znaczy to potem zostało wykorzystywane przez różne stronnictwa polityczne, tak, które jakby przeciwko sobie napuszczały różnych ludzi. Ale jakby konkluzja była taka, że ci ludzie w bardzo krótkim czasie poczuli się podmiotem politycznym, zaczęli ze sobą dyskutować jak politycy, ale też zaczęli czytać wtedy. I co prawda nie czytano wtedy książek, nie, to nie było tak, że nagle zaczęli jakieś sztuki czytać i tak dalej, ale masowo zaczęły na przykład być wypuszczane gazety, ulotki, broszury polityczne. Ci ludzie te ulotki, broszury polityczne brali, oni te polityczne broszury czytali, a potem zaczynali się o nich kłócić i o nich dyskutować. To co prawda przybierało potem no, formy powiedzmy mniej miłe, tak, niż dyskusja, bo to były zamachy na ulicach, tak, to były potem te lata do 1907 roku, to strzelanie w zaułkach do ludzi i tak dalej. Może to nie było najfajniejsze, co się potem stało, ale to, że sami ci ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, co się dzieje i zaczęli mieć pewne poglądy, to przynajmniej w oczach jakby tego historyka, który wczoraj o tym mówił, że to było pewne jakby wynik tej rewolucji, tak, że jakby możliwe, że bez tej rewolucji, bez pobudzenia tych tłumów, bez dania im jakiejś wiedzy do ręki i mówicie, poczytajcie sobie, tak, my mamy takie poglądy, weźcie to, rozprzestrzeniacie, to jest jakby jakiś zysk tej rewolucji wtedy. I tak by mi przyszło do głowy, kiedy tutaj pan Olaf mówił o tym czytaniu, tak, że wtedy też od czytania, powiedzmy, coś się zaczęło rodzić, tak, i może to, wiadomo, że się robią różne rzeczy i czasami są jakieś takie... Czasem trzeba. Możliwe, może musimy się postrzelać, żeby potem rozmawiać, nie wiem, może taki etap. Ale to jest jakby, to jest jedna refleksja o czytaniu, druga refleksja w ogóle o informowaniu ludzi, jakby edukacji, znaczy jakby mamy podejmowane decyzje, ale chociażby ktoś, puśćmy przez jakieś miasteczko drogę, tylko nikt nie mówi o tym, jakie będą konsekwencje, jak w ogóle nie mówi o wariantach, jakie będą konsekwencje tego wariantu, wiesz, znaczy jakby często ta informacja, oczywiście czytajmy to apel do czytelnictwo i w ogóle edukacja to są jakby podstawy, to jest te prace organiczne, które powinniśmy wykonać, ale po prostu dojście z informacją jakąkolwiek, bo dopiero wtedy obywatel będzie mógł podjąć decyzję, tak? W momencie, w którym nie wiemy, czy tutaj spowoduje to jakąś ekologiczną katastrofę, tutaj zakorkuje pół miasta i tak dalej, tego nie wiemy, a to się w ogóle na różnych, ale to jest na każdym poziomie, mówię teraz na lokalnej odrodze, bo jest to najprostszy przykład, ale
politycy w Polsce w ogóle jakby i ta sfera publiczna nie jest przyzwyczajona do takiego informacyjno-wariantowego przedstawiania. Okej, okay, no są różne propozycje, no to powiedz, twoja prosta będzie taka, powiedz, jakie będzie miała konsekwencje. Tej informacji nie ma. Czy Wojtek, czy na Twitterze są jakieś pytania? Bardziej komentarze, nic się o was, nikt się nie pyta. Mogę? Było takie odniesienie się do wypowiedzi Olafa, żeby demokracja była możliwa, Polacy musieliby umieć dyskutować. I trzeba było mi słuchać dłużej niż 5 minut. Tutaj Filip Lachet twierdzi, że zwykli Polacy potrafią, natomiast ta mądrość nie dotarła do klasy politycznej. Okay. Tak wiem, milcząca większość. Dziękuję. Konrad, mógłbyś pójść? Jest jakieś pytanie jeszcze, tak? Takie bardziej pośrednie pytanie. Bo... No bo ogólnie jak chodziłam w związku z inicjatywą Obywatele Decydują po mieście w Częstochowie zbierając podpisy, często się właśnie spotykałam z tym, że ludzie nie chcą nawet zwrócić na to uwagi, albo podpisują bez żadnego słowa, albo po prostu mówią, że nie interesuje ich to. W większości przypadków młodzi ludzie na przykład nie chcą dyskutować, właśnie to jest to podżeganie do jakiejś nienawiści politycznej, bo często się spotykam właśnie z tym, że nie wiem, wyzwisko lewaków powiedzmy, czy coś takiego ze strony nie wiem, takich bardziej prawicowych ugrupowań, czy właśnie ludzi z takimi poglądami. Natomiast przy dłuższej dyskusji okazuje się, że mamy podobne poglądy, że w pewnych sprawach się jednoczymy. I co jest fajne, tylko jednak nie możemy się połączyć, bo oni mają jakieś tam swoje przekonania, których nie mogą połączyć się ze względu na to, że powiedzmy ja jestem z tego lewicowego towarzystwa, tak wyrażę. Jeszcze pytanie właśnie takie bardziej pośrednie, to było coś, że do młodych ludzi właśnie też bardziej trafia takie krótkie przekazy, jak był ten spot na przykład z Obywatele Decydują z kabareciarzami, z stand-uperami polskimi. Wtedy większość ludzi się tym zainteresowało, bo ktoś znał i to było krótkie. I czy jeszcze jakieś takie będą, nie wiem, inicjatywy takie, żeby ludzi zainteresować, żeby jakąś taką iskrę. Będą, oczywiście, że będą. Dziękuję za ten głos, Konrad. Jakbyś mógł puścić, bo to jest fajny komentarz do tego, co powiedziałaś a propos tych rozmów na ulicy. Mnie uderzyło to, że z tego, co mówisz, to w pewnym momencie się okazuje po jakiejś głębszej, dłuższej rozmowie, że można rozmawiać, że można się znajdować wspólne punkty. Tylko... To jest już przy luźnej rozmowie zazwyczaj, kiedy nie ma już tych tematów politycznych, nagle z luźnej rozmowy zaczyna być temat polityki i wtedy okazuje się, że te poglądy są podobne, tylko jak zaczyna się rozmowę od tego, to na pewno nie da. To dla mnie taki kwintesencja tej sytuacji, którą w tej chwili mamy a propos nie zgadzania się albo zgadzania ze sobą. To jest fragment z Dnia Świra. Do przypomnienia. Nasza jest Polska tylko. Tylko my, Polacy! Brawo! Jest tylko jedna nacja i ja! My ją mamy! Jedna jest racja. Skandal! Moja jest tylko racja. I to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Czy właśnie moja racja jest racja najmojsza? No właśnie.
pamiętam jak dzisiaj też taką sytuację, jak pracowaliśmy nad nowelizacją ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej w takim komitecie złożonym ze społeczników, ludzi, którzy na przestrzeni ostatnich kilku lat zbierali podpisy pod obywatelskimi ustawami. I w pewnym momencie była taka konsternacja, to już było czwarte spotkanie, chyba czwarty czy piąty miesiąc pracy nad tą ustawą. I zgromadzeni, w tym komitecie było kilkanaście osób, w większości uznali, że 100 tysięcy podpisów to jest dobra liczba pod ustawą obywatelską. My jako INSPO wtedy staliśmy na stanowisku, że tą liczbę trzeba obniżyć. I druga kwestia, która byłem totalnie zaskoczony, to to, że chcieliśmy wydłużenia zbiórki 100 tysięcy podpisów. W tej chwili jest to 3 miesiące, a my chcieliśmy 5 miesięcy. No i pamiętam jak dzisiaj tę sytuację, no bo to był taki element i test dla nas, w szczególności dla mnie, żeby wysłuchać drugą stronę i żeby jakby uznać, że coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się dziwne i kuriozalne. My jako INSPO chcieliśmy obniżyć liczbę tych podpisów, zwiększyć długość zbierania tych podpisów, natomiast zgromadzeni chcieli utrzymania tego, co jest. Oczywiście były tam odpowiednie argumenty z jednej i z drugiej strony i w końcu pamiętam, ci zgromadzeni stwierdzili, no dobrze, ale to niech pan zdecyduje do mnie, bo pan jest organizatorem. Ja mówię, nie będę decydował, bo jakby my jesteśmy tylko organizatorem, który stworzył przestrzeń do tego, żebyśmy się spotkali, wspólnie ustalili, jak ta nowelizacja ma wyglądać. No i koniec końców stanęło na tym, że jako INSPO po prostu przyjęliśmy ten punkt widzenia, który zaproponowali zgromadzeni społecznicy, czy działacze, czy eksperci. Mimo, że wydawało nam się, że z punktu widzenia zwykłych obywateli trzeba te liczby zmienić. Dobrze, to teraz wrócę na chwilę do tego wątku, który w pewnym momencie też Olaf podniosłeś, a propos mediów. Mam przed sobą taką ulotkę Solidarności, która jest związana z demonstracją wrześniową, która była w ubiegłym roku i która zgromadziła z jednych danych wynika, że 100 tysięcy, z innych 200 tysięcy osób. I pamiętam wtedy taką historię przy okazji tej demonstracji, jak zostaliśmy zaproszeni do programu telewizyjnego, do jedynki, do programu Świat się kręci przez Agatę Młynarską. I pamiętam pytania, bo zostaliśmy zaproszeni w związku z tą demonstracją. I pamiętam, że pytania głównie koncentrowały się w obszarze rynku pracy. I nie było tam w ogóle przestrzeni do tego, żeby rozmawiać o referendum. A schodząc na dół i wychodząc już prawie z budynku telewizji, zobaczyłem tablicę ogłoszeniową Związku Zawodowego Solidarność. I na tej tablicy, ja jeszcze wtedy tego nie widziałem, była właśnie ta ulotka, która zawiera dwa żądania związane z tą demonstracją. Pierwsze żądanie, znaczy drugie żądanie to było wycofanie fatalnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy itd., itd. Natomiast pierwsze żądanie, które tu jest napisane, to jest żądamy zmiany prawa o referendach ogólnokrajowych, żeby po zebraniu 500 tysięcy podpisów referendum ma być obligatoryjne. Pamiętam moje zdziwienie, bo wtedy też na różnych plakatach, ulotkach, materiałach propagandowych, promocyjnych, to żądanie pierwsze było po prostu wszędzie eksponowane, natomiast media zupełnie o tym nie mówiły i nie chciały mówić. Podczas tej demonstracji tylko i wyłącznie było skupienie na kwestiach związanych z rynkiem pracy. No i teraz chciałbym zadać wam takie pytanie, czy jak wy myślicie, dlaczego wtedy w ogóle się nie mówiło o tym pierwszym jednak, nie wiem, no Solidarność chyba nie bez przyczyny
jako pierwsze żądanie wskazało referendum. No i nie bez przyczyny zabierałeś głos wśród mówców na tej manifestacji. Dlatego, że tak jak mówię, pewne rzeczy, żeby załatwić pewne problemy, trzeba mieć do tego narzędzia. Myśmy, przecież nie byłoby tego całego sporu o referendum, o wydłużenie wieku emerytalnego, gdyby pozwolono przeprowadzić referendum. Zabranie nam tej możliwości było początkiem różnych innych działań, łącznie z protestami, łącznie z paroma innymi przedsięwzięciami, które robiliśmy. Ile prościej byłoby zakończyć ten spór w maju ubiegłego roku, czy tam we wrześniu, przeprowadzając ogólnopolskie referendum. Dlatego ten postulat jest tak bardzo ważny. Poza tym przy tak dużym przedsięwzięciu, jeżeli zbyt dużo chce się wyartykułować, to wtedy z niczym się człowiek nie przebije. Dlatego takie dwa punkty, oczywiście nasze pracownicze, te zmiany w kodeksie pracy, które są no, druzgocące i one dopiero teraz zaczynają ujawniać swoją złą moc. A z drugiej strony właśnie to narzędzie, że do wielu rzeczy byśmy nie dopuścili, gdybyśmy mogli właśnie z tego skorzystać. Przykład sądów. No. My nie musielibyśmy w większości akcji robić, bo mamy świetnych prawników i w 99% wygrywamy sprawy sądowe z pracodawcami. Czy z powodu wyrzucenia chronionego prawem lidera związkowego, czy gdy pracodawca łamie różnego rodzaju przepisy. Tylko sprawy w sądzie trwają 1,5 roku, 2, 3, 4 lata, w zależności od tego, jak sprawa jest skomplikowana. Gdyby sąd pracy zwolnionego lidera rozstrzygał w ciągu miesiąca z odwołaniem maksymalnie 3 miesiące, słuchajcie, nie byłoby problemu. A tak, robimy manifestacje, musieliśmy specjalny fundusz dla szykanowanych działaczy związkowych utworzyć, bo oni wyrzucani z pracy najczęściej z wilczym biletem nie mają za co żyć, więc musimy im pomagać. Dlatego te referenda są takie ważne. Narzędzie, klucz. No tak, ale dlaczego media w ogóle wtedy nie podjęły? To był tydzień po prostu różnego rodzaju dyskusji. Rafale, jestem prostym związkowcem, to jest pytanie do socjologów i medioznawców. No to Olaf jest socjologiem, więc... No, ja myślę, Rafał, że to też pytanie retoryczne, no, dlatego że rozumieją to, co Marek tutaj mówił, że to jest istotna sprawa, żeby coś załatwić. My to znamy doskonale z naszych akcji jeszcze w polityce transportowej, jeżeli nie wiem, też ścieżki rowerowej, mówisz coś takiego, no to jesteś w mediach, a jak zaczniesz mówić o budżecie, o wydatkach na kolej, ile idzie na kolej, ile na autostrady, to nagle się okazuje, że to jest nieciekawe, bo to naszych widzów znudzi, proszę tego nie mówić, tego nie pokażemy, tak? No. Także to wielokrotnie nawet na nasz to był takim miejskim, dzień bez samochodu. Media po prostu mają przygotowaną taką kalkę, że to będzie jakiś człowiek w krótkich spodenkach, który będzie mówił o rowerach. Natomiast jak się powie o wydatkach na właśnie różną infrastrukturę, które to kosztuje naprawdę o kosztach zewnętrznych, nie daj Boże, no to tego nie ma. Oczywiście tak pod szyldem, że to jest nudne, nie? Ale to powiedziałbym, że dochodzimy do sedna sprawy też, że żadna władza nie oddaje tak o, na tej zasadzie, że dopuści swoich przeciwników do mediów, które posiada. Media trzeba odzyskać, czy zbudować, a w tej chwili one nie są obywatelskie, nie są nasze. Ja mogę tu powiedzieć, znowu troszkę mówię, to jest prawda na całym świecie, prawda? W Stanach Zjednoczonych mówiłem o tym, jest krzesł korporacji, de facto jest to taki oligopol, wszystko rządzone jest przez banki, wielkie korporacje. Ale mogę to wypłynąć z Niemcami. Byłem przez pewien czas w Radzie Programowej takiego lokalnego medium, Polskiego Radia. No i ta Rada Programowa w Polsce nie ma praktycznie, tam rzeczywiście być przedstawiciela organizacji pozarządowych. I nie ma żadnego wpływu na decyzję, ona jest tylko głosem doradczym. Natomiast potem się słyszałem, jak to wygląda w Niemczech. Otóż tam jakby tego typu ciało złożone właśnie z przedstawicieli związków zawodowych, wyznaniowych, organizacji pozarządowych, ono jest takim de facto parlamentem, który wybiera zarząd mediów. Prawda? I ten zarząd nie odpowiada przed prezydentem parlamentem, tylko właśnie przed takim gremium, prawda, społecznym. To zupełnie jest inaczej ułożone, o czym też w Polsce się nie dowiemy z naszych mediów, no bo po co przecież to by dało do myślenia i pokazywało,
że można też lepiej, nawet w ramach tego, moim zdaniem, w ogóle nie doskonałego systemu coś zrobić. No ale Biedruga sama dobrze wie, to trzeba sobie wywalczyć. A jak możemy się włamać do tych mediów, waszym zdaniem? Agnieszko, bo ja pamiętam, że w Poznaniu akurat to taki przykład pozytywny, jeśli chodzi o wsparcie na przykład tej Gazety Wyborczej w tej kampanii My Poznaniacy. Mogłabyś powiedzieć coś więcej? Tak, tylko że to jakby te wszystkie nasze współprace, czy tam tematyczne, to są zawsze oparte na jakimś poczuciu również misji i zaangażowania danych dziennikarzy, którzy w pewnym momencie to są jakby, to są proste, to im też zależy, tak? Także to jest jeszcze parę osób w różnych redakcjach, którym nie jest wszystko jedno. Ale ja mogę tak powiedzieć, bo to jest ciekawe, wiesz, bo na przykład Krytka jest takim ruchem, który z jednej strony jest trochę ruchem społecznym, trochę wydawnictwem i też mamy własne medium, tak? Dziennik Opinii powstał, właśnie ma takie jakby takie hasło dla czytelników, nie dla klików. Jest również medium obywatelskim, ponieważ nie jest w żaden sposób, znaczy obywatelskim, tak, jest, nie ma żadnego zewnętrznego finansowania, nie ma żadnych reklam i tak dalej. I to jest w ogóle zawsze wyzwanie, tak? Jak to utrzymać, tak? Jaki mamy głos, chcemy ten głos, on ma kształt taki, na jaki nam zależy. Ale to jest w ogóle strasznie przygnębiające, bo jak patrzę na przykład na statystyki, chociażby znowu wracamy do edukacji, o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, statystyki jakby tematów, jakie tematy się klikają, tak? Jakie, u was, tak? Dziennik opinii, krytyka polityczna, jakie powiedzmy 10 w danym tygodniu najbardziej czytanych tekstów i mamy z jednej strony na przykład wnikliwe analizy Marcina Gerwina z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, które na ciekawych przykładach zagranicznych, które jakieś tam robi albo wywiady, albo analizy o nowych po prostu narzędziach i to są po prostu super interesujące materiały, tam parę osób to przeczyta. Mimo że, a potem mamy z całym szacunkiem i moją miłością do Kingduni, którą absolutnie uwielbiam, ale albo Jasia Kapeli, który mamy, nie wiem, jakiś trolewski tytuł, czy tam lit Jasia, coś tam, jestem kobietą, albo Kinga Dunin znowu tam coś mówi o jakimś mięczu, o patriarchacie, albo gender, o właśnie wystarczy, że będzie słowo gender. I już mamy na dzienniku opinii, który jest też w pewnym rodzaju no, zaangażowanym, sprofilowanym medium i już mamy problem. I widzę na przykład też i widzę, jakie są teksty, które naprawdę, albo no, jednym wyjątkiem były reportaże Artura Domasowskiego z Ameryki Południowej, kiedy on faktycznie był teraz w Wenezueli, tym rodzącym się ruchu społecznym, faktycznie to było bardzo ludzie, nie wiem, czy to było nazwisko autora, czy naprawdę było. To było świetne, ale ja też to widzę i jest też to problem, z którym my się mierzymy. Jeśli chodzi z drugiej strony o takie, to jakby z perspektywy ludzi, którzy robią jakieś, starają się robić medium obywatelskie, tak, własne, nie podoba wam się to stwórzcie, no to stworzyliśmy trochę na takiej zasadzie. Jeśli chodzi o współpracę z dziennikarzami, to wiesz, to też trochę ciekawe, jak z jednej strony masz Portalozę i w ogóle totalny upadek mediów, a z drugiej strony gdzieś tam jest jeszcze parę osób, które mam wrażenie, że ktoś też tak, mam wrażenie, że dziennikarze faktycznie zaangażowani, oni tak, nie wiadomo, ciężko by powiedzieć, czy to dziennikarz, czy może aktywista, wiesz, to też jakby, nie wiem, czy to jest do końca pozytywne, ale to na przykład wiem skąd różne tematy udaje się zwrócić uwagę. No ale albo zawsze można zrobić z pewnego rodzaju, wiesz, podejść do tego pragmatycznie, popowo, zrobić po prostu duży event kontrowersyjny, no i wtedy przechodzą. Ale wtedy musisz zacząć walczyć, żeby z tej nakładki, również z tej nakładki, która przyciągnie, jednak przekazać to, co chcesz powiedzieć. No to... Ja w ogóle uważam, że większość społeczeństwa nie ma własnych poglądów, ten procent. I to nie Polska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Tych ludzi takich świadomych, kreujących opinie, czy mających poglądy, to jest zawsze kilkanaście procent. Większość jest odtwórcza, czyli albo przyjmuje te poglądy, albo nie. I tą bezrefleksyjność, o której tutaj kolega mówił, doskonale widać. I to jest to, co mówisz. Co zostało z manifestacji we wrześniu ubiegłego roku? Pomnik Tuska. Myśmy doskonale wiedzieli, że musimy coś wymyślić,
do tej manifestacji, co by było jej obrazkiem. I strasznie długo kombinowaliśmy. Wiedzieliśmy, że tych postulatów jest pełno, że tych oczekiwań jest dużo, że te różne środowiska, które mieliśmy sygnały, że się pojawią, że mają swoje postulaty. I sobie zadawaliśmy pytanie, kurczę, co zrobić, żeby z tej manifestacji cokolwiek w głowach zostało. No, znaleźliśmy taki pomysł. On znowu przerósł nasze oczekiwania, sprzedał się świetnie, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast co do mediów, no słuchajcie, media utrzymują się dzisiaj głównie z reklam. I ta zależność jest ogromna. Ja jestem rzecznikiem, w krajówce jestem 2 lata, ale przez wiele lat byłem rzecznikiem jako stoczniowiec sekcji Solidarności Przemysłu Stoczniowego. Więc te relacje z dziennikarzami mam od wielu lat i to są też relacje nie tylko koleżeńskie, ale wręcz przyjacielskie nawet. Zawsze powtarzam związkowcom, prowadząc szkolenia, szczególnie tym, którzy zajmują się mediami, nie patrzcie na to, czy to jest taka gazeta, czy taka stacja, tylko nawiązujcie relacje z ludźmi, bo to jest jedna z najbardziej migrujących grup zawodowych w Polsce i takie dobre relacje, one nie spowodują, że gazeta nagle zmieni linię programową. Pozwoli, że nie będą pomijać twojej wypowiedzi, nawet jeżeli was objawią. To już jest dużo. I to jest straszne, dlatego że żadna gazeta nie wpuści na swoje łamy coś, co będzie w poprzek reklamodawcy jakiemuś dużemu. Jeżeli w danym momencie jest jakaś kampania, która jest w części telewizyjną czy prasową, to nas nie wpuszczą z pewnymi tematami. Albo wpuszczą z taką tezą, jaką gdzieś tam sobie poukładamy. Jaki jest na to sposób? Bo mój szef, jeszcze ten ze stoczni sprzed wielu lat, zawsze każdą taką wypowiedź, czy z mojej strony, czy każdego innego, mówi, no dobrze, ale co w związku z tym? Nie, to okej, zgadzam się, pogadaliśmy. Masz rację, co w związku z tym? No trzeba budować siłę, jak nie zbudujemy siły, to w ogóle nie będziemy mieli wpływu na nic. Jeżeli na manifestacji będzie nie 200, a 2 miliony, to mogą sobie być różne linie programowe i różne kampanie finansowane przez pracodawców, nikt tego nie przykryje. I tu jest źródło, niestety. Mówi nie Adamo we wszystkich rewolucjach i wojnach domowych. Wieże telewizyjne są najważniejszym obiektem, prawda? Kto to przejmie, ten może mówić do wszystkich, a reszta nie może się ze sobą skomunikować. Także to jest, ja myślę, że ale można by, myślę, też tak sobie kiedyś chyba z Rafałem też marzyliśmy, powalczyć na przykład choćby o obowiązek, nie wiem, ujawniania takiego widocznego dla czytelników, kto jaki ma udział w finansowaniu danego medium. Czy na przykład w ogóle, nie wiem, uzależniania stworzenia jakiegoś funduszu ogólnopolskiego, na który szłyby pieniądze z reklam i który byłby potem dzielony na przykład w zależności od ilości czytelników. Ja przypomnę, nie była taka historia krakowskiego czasu. Taka gazeta, która nawiązywała do przedwojennych też tradycji. To była jednak z niewielu takich gazet, która powstała w Krakowie w latach 90. przez takich na ogół byłych opozycjonistów, dziennikarzy. I to była gazeta, która świetnie się sprzedawała zwykłym ludziom. No mianowicie bardzo szybko na tym rynku lokalnym stała się najbardziej czytaną gazetą, miała największy nakład, ale zbankrutowała, bo reklamodawcy nie dawali reklam, ale reklamodawcy to wiadomo, to jest, z reguły są banki, wielkie koncerny, one jakby decydują, drobni ogłoszeniodawcy dzisiaj się nie liczą, są wśród ci, którzy wykupują stronę. Ja przypomnę ostatnią naszą akcję z polityką, prawda, kiedy polityka Inspe poświęciła okładkę i taki paszki na nas napisała. Myśmy postanowili nie biegać się sprostowanie, tylko napisaliśmy swoje jakby na naszej stronie i sprawdziliśmy, kto do tego numeru dał reklamy. To zresztą był sprawa, która dotyczyła GMO. Okazało się, że nawet w tym jednym numerze była co najmniej jedna instytucja, która właśnie zajmowała się promowaniem GMO i produkowaniem. Ta strona idzie tam za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na 60-70 tysięcy. Tak, tak. Pomijamy oczywiście banki i wszystkie inne instytucje. I oni nam wypełniali jakieś, nie wiem, zupełnie incydentalną sprawę i tak dalej. No więc mówię, nie ma sensu dla ekonomika, mówię, budować siłę, tak tu słusznie tutaj powiedziałeś.
Raz po raz. Okej. Okay. Znaczy też odpowiedzią jest i znaczy te narzędzia, ale nie mówię tylko po prostu jak na Facebooka czy Twittera, co widzę, że właśnie Wojtek teraz ma misję i twituje to, co mówimy. I niby rewolucja tam won't be televised, won't be tweeted, to może jest tym coś, ale to też jest taka płaszczyzna, która w momencie jakby braku środków jest teraz właściwie dostępna i do zagospodarowania przez obywateli. Myśmy w zeszłym weekend mieli właśnie w Warszawie taki, finalizowaliśmy projekt Demokracja 4.0, który jakby polegał na połączeniu i jakby też uczeniu się od aktywistów związanych z ruchem Oburzonych w Hiszpanii, gdzie to po prostu oni naprawdę nie tylko z takich komercyjnych, bo też jest pytanie, kto dysponuje, kto jest właścicielem tych narzędzi, które korzystamy. To wiadomo, to jest najbardziej popularne, to też jakby cały wielki osobny temat, ale też stworzenie i organizowanie, wykorzystywanie narzędzi internetowych, innych niezależnych płaszczyzn, które mogą pomagać i pomagają obywatelom do organizowania się, do koordynowania jakichś akcji, współpracy, potem też dalej do tworzenia tego rodzaju komunikatów. Znaczy, trochę też, znaczy coraz mniej czytamy, może trzeba po prostu przejąć te 100, ile tam jest, 80 znaków i po prostu też tam być, bo to są, jeśli z jednej strony mamy media uzależnione od reklamodawców, dwa, coraz mniej w ogóle ze wniosków czyta, to wszystkie oprócz chyba wszystkim spadają, chociaż Agora wczoraj świętowała 25-lecie, a nigdy nie miała tak słabych, nigdy tak słabo się nie sprzedawała. Więc to jest w ogóle pytanie, to jest takie pytanie, czy w ogóle demokracja bez niezależnych, ale też takich pogłębiających, a nie tylko po prostu robiących obrazki rzeczywistości mediów jest możliwa. Mi się wydaje, że w żaden sposób i tego odpowiedzią te narzędzia społecznościowe, a też media obywatelskie, też to, co mogą być jakoś odpowiedzią, ale one są zawsze niszowe, tak? One są zawsze niszowe, to znaczy ludzie gdzieś wejdą, zainteresują się właśnie tutaj jakimś. Już tak operujemy tym przykładem polityki transportowej, to zostanę przy nim. Interesują się tym, będą wiedzieć, gdzie szukać jakichś informacji, no ale będzie to niszowe, nie? Olaf, a Nate Postman, którego cytowałeś dzisiaj, co by powiedział? Co by nam radził aktywistom? No, tego nie wiem. Tego nie wiem, natomiast mówię, tak jak powiedziałem, no jeżeli mówię, co on radził, on raczej nie udzielał rad, natomiast diagnozował sprawę i tutaj mógłbym tylko powtórzyć to, że jest jakaś zasadnicza zmiana. On mówił o trzech takich zasadniczych zmianach w ogóle w naszej historii. Jedną było wynalezienie pisma, nad czym ubolewał Platon, mianowicie, że zaniknie jakby sztuka mówienia i zapamiętywania, prawda? Potem było wynalezienie druku, a teraz mamy według niego do czynienia z taką trzecią rewolucją, czyli z obrazkami, z tego mówi głównie o telewizji, no ale wiadomo, że internet też częściowo w zasadzie zaczynamy bombardowani tym. Więc jakie to przyniesie skutki no, dla demokracji? Raczej opłakane, myślę, że jest zanik demokracji w tej części jakby globu, która jest jej kolebką i jej ostoją, czyli właśnie na zachodzie. Jak obserwuję to, co dzieje się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, jest tego nie, coraz mniej i ostatnio przecież te sprawy, które ujawnił Edward Snowden, to wszystko pokazuje, że demokracja jest w zaniku i przede wszystkim też brak reakcji na tego typu rewelacje powstawać. Pokazują, że ludzie jakby się jednak no, godzą powoli, jakieś tam protesty są, ale tutaj to kuleje i jest kryzys, natomiast prostych pomysłów na to nie ma. Tutaj tak jak mówiliśmy, budować siłę, szukać, pracować, ćwiczyć. Pamiętać też, że to wszystko nie jest łatwe. Neil Postman też dużo mówił o ten tytuł książki jest Zabawić się na śmierć, natomiast no, trzeba powrócić myślę do takich tradycyjnych, zresztą rewolucje na ogół wracają do czegoś, co kiedyś było, czyli takich tradycyjnych jakichś wartości. W dobrym słowa tego znaczeniu ascetycznych, że trzeba się natrudzić, żeby coś osiągnąć, pielęgnować jakby dawne cnoty, nie wiem, męstwa, to jest sądku, sprawiedliwości, te cnoty kardynalne i bez tego jakby nie widać jakichś prostych, genialnych pomysłów, które, nie wiem, pozwolą nam obalić wójta przy pomocy wójta, no bo o tym tutaj rozmawiamy, prawda? Tutaj, czasem trzeba zrobić tą rewolucję, o której tutaj Pan mówił, prawda?
ci ludzie oczywiście może działają czasami zbyt pochopnie i tak dalej, ale czasami tak trzeba sobie, trzeba też mówić prawdę i o sobie, o swoich słabościach, o swoich błędach, a nie też ja tutaj się trochę tak opanuję przeciwko takiemu mówieniu, że są coś źli politycy, a dobrzy ludzie, którzy świetnie dyskutują, bo jestem, nie wiem, uczestnikiem wspólnoty mieszkaniowej, chodzę na zebrania w szkole. No nie powiedziałbym, że to nie dyskutować. Kłócą się tak samo. Ale czy przykład nie idzie z góry właśnie? Czy przykład, ja nie wiem, czy przykład idzie z góry, czy oni może są wybierani przez tych ludzi właśnie, którzy zachowują się podobnie. Trudno mi powiedzieć, co jest pierwsze, ale nie sądzę, żeby to była jakaś zasadniczy podział, że ludzie na dole, przecież jak się czyta fora internetowe czy coś, no to przecież jest... Ci ludzie mają często dużo informacji nawet, często są jacyś niestety zarówno człowiek jest nawet zaskoczony, ale ich chęć właśnie kłótni, brak jakiejś pokory też takiej cnoty, żeby uznać czyjś pogląd, jakieś zasady dyskusji, że ktoś jednak ma rację, ktoś coś udowodni. To się praktycznie nie zdarza, prawda? Żeby przyjąć, że ja się myliłem, że coś takiego. No przecież widać świetnie w naszej też polityce, prawda? Nasi prawicami politycy wychwalali Orbana, ale nagle teraz Orban mówi coś innego i nikomu z nich nie przyjdzie, żeby poczuć jakiś ode mnie szacunku, że może on ma rację, a my nie. Nie, on się nagle stał, nie wiem, czymś agentem i czy użytecznym idiotą nawet, prawda? Bo mówi to, co mi nie pasuje. Takie jest myślenie. Ja mam rację, jestem o tym przekonany. Nie chcę niczego uznać, także tych zasad się nie przestrzega, ale są konieczne, żeby do czegoś dojść. Okej, wracam do sali. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie a propos mediów, bo wiadomo, są media, nie wiem, różne stacje telewizyjne czy gazety, które wiemy, że tam, nie wiem, są lewicowe, prawicowe i tak dalej. Więc wydawałoby się, że w różnych kwestiach powinny mieć inny pogląd, tak, i forsować inne spojrzenie. Natomiast mnie zastanawia, że właśnie niezależnie od tego, której stronie politycznej media sprzyjają, jeśli chodzi o niektóre bardzo istotne kwestie, to mówią absolutnie jednym głosem, a może raczej nie mówią. I nie wiem, na czym to polega. Czy jest to kwestia tego, że po prostu wszyscy mają właśnie reklamodawców i mają zakaz mówienia o różnych rzeczach, a nakaz mówienia w to miejsce o czymś innym. Przykłady. Nie wiem, po prostu tętnice szyjne sobie przegryzali dziennikarze z wszystkich możliwych opcji na temat Jurka Owsiaka, zaginionego słoika i tak dalej. Na jakichś kilku dosłownie portalach internetowych pojawiła się wtedy informacja gdzieś tam w tle, że odbyła się konferencja prasowa rządu, ale i tam było powiedziane, że na tej konferencji była mowa o tym, że jest nowa pani rzecznik urocza, tam nie wiem, chyba ten darmowy elementarz. Nigdzie, w żadnej relacji nie było mowy o tym, że podpisano ustawę o lasach państwowych. Żadna stacja, żadna gazeta, nikt. Początek nowego roku, Trynkiewicz i ustawa o bestiach. Po prostu wszędzie był Trynkiewicz. Ani słowem nikt się nie zająknął z żadnej stacji na temat tego, jaką ustawę podpisał prezydent o możliwości wkroczenia obcych służb mundurowych. I nie, może wy jesteście w stanie mi to wyjaśnić, bo ja wiem, że nie należy szukać spisku tam, gdzie można wszystko tylko głupotą wytłumaczyć, ale naprawdę, nie wiem, czy po prostu wszystkie media są kupione, czy dziennikarze tak łatwo dają się wpuszczać w kanał, właśnie podrzuci im się super temat Trynkiewicza czy Owsiaka i można przepchnąć po prostu absolutnie wszystko i oni tego nie są w stanie zauważyć. Powiem ci o lasach państwowych, bo tą sprawę znam bezpośrednio. Sam informowałem dziennikarzy, przekazując im bardzo dużo materiałów na temat przede wszystkim skutków finansowych dla lasów państwowych, co się stanie, jeżeli ta kwota zostanie im zabrana. I robiłem to tak, jak robiłem zawsze. Łącznie z tym, że moi koledzy organizowali parę manifestacji, które też nie zostały pokazane, a było ich kilka i one nie były wcale takie małe.
Więc coś jest na rzeczy z tego, co ty mówisz. I myślę, że jednak ta partiokracja nasza, czyli to oderwanie się klasy politycznej dobrze powiązanej z biznesem, no jednak ma tutaj ogromne przełożenie. Umówmy się, jeśli czegoś nie pokaże dzisiaj TVN, nawet już nie publiczne, ale TVN czy Polsat, to tak jakby tego nie było. Może być 5 tysięcy ludzi, nie zostanie pokazane, w ogóle wydarzenia nie było. Może być 5 ludzi, którzy coś zrobią, są w materiale, w głównych programach informacyjnych i to jest wydarzenie dnia, chociaż ono tak naprawdę znaczenia nie ma żadnego. Natomiast zachęcam do szukania spisków, bo one się zdarzają, naprawdę. Historia jest pełna tego typu zdarzeń i tutaj to powiedzenie o spiskowej teorii dziejów jest typowym zagraniem medialnym, które właśnie ma zniechęcić do jakiegoś głębszego wglądu czy głębszej refleksji. To jest bardzo typowe zagranie. Jeżeli ktoś się dopatruje jakiegoś drugiego dna czy głębszej analizy, no to jest wariatem, który wierzy w spiski. Tutaj trzeba też walczyć z takimi słowami wytrychami, które mają nas właśnie zniechęcić do głębszego wglądu w rzeczywistość. A dlaczego one to robią? No bo tu mówiliśmy. Sprawy nieistotne, dziennikarz wie, że nikomu nie podpadnie, zabawi publiczność. Sprawy istotne, tykające prawdziwych interesów, prawdziwych pieniędzy, są niebezpieczne. Ale to jest też, to jest z jednej strony to, o czym mówiłaś, a chyba jest to wiele bardziej jeszcze przykre i prostsze, jak kiedyś pracowałam jako producent w Fajnie. Pamiętam, jak się zaczynałam tą pracę, to mnie po prostu uderzyło, jak mi tłumaczyli, jak mam robić, jak mam jakieś tam materiały kupować, albo coś tam pokazywać. No mówię, słuchajcie, przecież to jest, nie wiem, gdzie się dzieje polityka zagraniczna, to jest super ważne, może to niszowe, ale to strasznie ciekawe społecznie. No i nigdzie tam, to ma być ładny obrazek, no nikt tego nie będzie oglądać, wiesz. I to jest, znaczy, i to jest takie pytanie, bo to jest trochę zamknięte koło, czy my uważamy, czy to telewizja robi z nas debili, czy ludzie faktycznie chcą to oglądać. I to moim zdaniem jest takie jakieś sprzężenie, wiesz, zwrotne, bo oni specjalnie, znaczy jakby taki obrazek, ale specjalnie zaniżają jakby standardy, bo wydaje, wychodzi im z puli, że znaczy z badań opinii publicznej, że ludzie takie rzeczy chcą oglądać, a ludzie potem nie oglądają nic innego, no bo takie coś jest w telewizji jakby siłą rzeczy, wiesz, to jest takie, to jest zamknięte koło. I też jak porównasz, bo nawet kulturę, nie wiem, serwis informacyjny we wszystkich, nie wiem, europejskich krajach, jest to dobra bita godzina, my mamy pół godziny program, to jest, znaczy jakby można zrobić rzetelny serwis informacyjny, który trwa godzinę, tak? I one często nam mają rozbite nawet godzinę ogólną, a potem ich wylec automatyczne. I faktycznie ludzie chcą to oglądać i oglądają i gdzieś tam to uczestnictwo jest. Z pół godziny media w Polsce, no przecież mamy pana Kazia z Godzin Włók i jego krowę z trzema, nie wiem, z trójką uszu, połudź gdzieś tam, paru polityków, którzy kłócą się w Sejmie i obrzucają wyzwiskami. Pogodę na jutro, korki w jakimś dużym mieście, sport i kto się z kim obrazi na Twitterze, znaczy i to jest koniec, tak? To są serwisy informacyjne, to są serwisy informacyjne w Polsce. I czy mówimy tu, nie wiem, czy mówimy to telewizji publicznej, znaczy mi się wydaje, że to znowu wracamy do tego, o jakby ustawie o mediach, w ogóle o mediach, jakieś próby zrobienia tego, pamiętam, że Jacek Żakowski o tym mówię, przynajmniej o mediach jako publicznych, no bo gdzieś ta misja, wiesz, gdzieś ta misja się gubi i jak mi na przykład, ja rozumiem, znaczy ja pracowałam w mediach komercyjnych, więc rozumiem, że może robią pieniądze na tym, że Walter robi na te pieniądze, że robi z ludzi debili i wychodzi mu z badań opinii publicznej, że ludzie są debilami, no więc jakby robi to dalej i to się reprodukuje. No, ale to znowu jest pytanie o publiczne, nie? Ja mam grupę zaufanych dziennikarzy, z którymi bardzo ściśle współpracuję i którym od czasu do czasu dostarczam materiały naprawdę mocne. My, związkowcy, mamy dosyć duży dostęp do różnych informacji, do wiedzy i czasami przekazywaliśmy nawet całe takie koligacje rodzinno-przyjacielskie w różnych firmach i państwowych, nawet koncernach. Łącznie z materiałami, łącznie z jakimś dossier, łącznie z ludźmi, którzy chcieli, byli gotowi w cudzysłowie zeznawać. I dostawałem informacje z doktorów. No, położył na kolegium, nie przeszło.
ja już nawet nie mam siły się na to obrażać. Ja to po prostu przyjmuję do wiadomości. Tak jest, bo jeżeli nie mogę sobie z czymś poradzić, to no, nie będę bił głową w mur, bo ją sobie rozwalę, narobię sobie wrzodów na żołądkach, a i tak tego nie przetoczę. Naszym największym problemem zawsze jest przekonywanie pracowników, których namawiamy do zorganizowania się w związek zawodowy, przekonanie ich, że to jest twój obowiązek. Dbanie o interes, o swój interes w miejscu pracy jest twoim obowiązkiem, a związek zawodowy jest najlepszym do tego narzędziem. Tak samo jest z nami obywatelami. Każdy z nas jest odpowiedzialny za tą sytuację, jaką mamy, i musimy szukać narzędzi, żeby ją zmienić. Jeśli tego nie robimy, a nie wzbudzamy w sobie nawet refleksji, żeby o tym pomyśleć, to mamy tak, jak mamy. Dlatego tak ważne są takie miejsca właśnie jak INSPRO, dlatego tak ważne jest każdy rodzaj zorganizowania. Czy to tak jak krytyka polityczna, czy związek zawodowy, czy rada parafialna. Jestem w radzie parafialnej. Parafia też jest świetnym miejscem, gdzie można bardzo dużo rzeczy zrobić, przede wszystkim pomagając sobie w tej całej sytuacji, czy materialnie, czy w różne inne sposoby. Więc no, nie ma innej drogi, jak tylko przekonywać. No, my zakładamy tylko 250 nowych organizacji związkowych w ciągu roku. Chcielibyśmy zakładać dużo więcej, ale no, brak tej mentalności takiej właśnie, która pewnie się bierze z edukacji. Założyliście na górze. Tak jest. Jest! I wygraliśmy za Gorą bardzo prestiżową sprawę jednego fotoreportera, ale która jest precedensową dla tej firmy, która zabrała Agorze możliwości pozbawiania twórców ich twórczości, ich archiwów, przede wszystkim fotograficznych. Z mecenasem Rogowskim, czy z kimś? Ja nie pamiętam, bo to prowadził inny ten. Ja wiem, znam skutek, natomiast nie znam personalnie, kto tam dokładnie w tym zasiadał. W każdym razie, no, trzeba to robić. Trzeba samemu dbać o własny interes i budować siłę, żeby ten... Jak się nie uda, trudno. Przecież nie katujcie się, że każdy z was, no, ludzie aktywni, którzy cokolwiek próbują robić, nie katujcie, że się nie udało. Ja już bym dawno nie był związkowcem, już 20 lat jestem w Solidarności, pracuję w Solidarności, gdybym nie wypracował sobie zdrowego dystansu do tego, co robię i pomimo kolejnych niepowodzeń, pomimo kolejnych upadków, dalej w tym nie trwał. Tak, natomiast mówię, tak, to pytanie, które cały czas się przewija, czy oni są, nas tak demoralizują, że my jesteśmy tacy głupi, czy też oni są naszą emanacją. Ja myślę, że jakakolwiek by nie była odpowiedź, to na diagnozę, to jednak jeżeli mamy coś zmienić, to musimy zacząć od siebie. To w ogóle jest zawsze takie pytanie dla każdego człowieka, czy jeżeli coś w życiu mi nie wychodzi, to świat jest zły, czy ja muszę coś zrobić. I tutaj myślę, że tak samo my powinniśmy sobie odpowiedzieć, że to my musimy coś zrobić. A myślę, że taki jakiś ruch, jakieś zmiany musi mieć no taki charakter też właśnie głębszy, bardziej jakiś inny, moralny, edukacyjny, ale w takim głębszym rozumieniu, że to musi być sięgać nie do jakichś konkretnych tylko rzeczy, ale w ogóle do samego zachęcania do myślenia, do pogłębienia refleksji, właśnie zdolności do refleksji, do znajomości, nie wiem, logiki, jakiegoś umiłowania sprawiedliwości, poszanowania pewnych reguł. I to musimy sami siebie wychowywać, bo nie mamy swoich wychowawców dobrych na górze. Musimy sami to stworzyć. Ja nie wiem, tutaj możemy szukać na pewno ludzi, którzy takie rzeczy w historii robili. Nie wiem, czy Martin Luther King, czy Gandhi, prawda? I wielu takich ludzi było. Było i w Polsce. Mamy przecież wspaniałe tradycje społecznikowskie w Polsce, takiego samoorganizowania się w edukacji właśnie i w czasach międzywojennych pod zaborami. Było tego naprawdę dużo. To nigdy nie było łatwe. Trzeba do tego nawiązać i to myślę jest droga, a nie mówić, że ktoś jest tam zły na górze i on nas psuje. Poprawmy się sami i wtedy myślę, że się okaże, że ten na górze też będzie musiał się zmienić, czy będzie chciał, czy nie chciał. Będzie musiał chcieć. Głos z sali? Tak. Ja już myślałem, że będę pierwszy, który to powie, ale Olaf tak zakończył właśnie. Ja tylko pociągnę. Czego między innymi, bo ja nie chcę powiedzieć, że to wszystko wyjaśnia, jeśli chodzi o media. Czego brakuje? Mamy niedomagania etyki, niedostatek etyki.
Ja posłużę się kilkoma takimi konkretami. Pamiętacie sprawę Rywina, tą aferę? W czasie komisji śledczej co wyszło? Że kilka miesięcy przed tym, nim Gazeta Wyborcza to ujawniła, dowiedziała się o tym Janina Paradowska i zapytała w wywiadzie Leszka Millera o całą sprawę. Leszek Miller zadzwonił do Adama Michnika, ten do Baczyńskiego, i poprosił, żeby z wywiadu, który ukazał się w Polityce, nie padło, w ogóle ten fragment został wykreślony. Przecież Paradowska powinna stracić jakiekolwiek prawa obywatelskie po prostu w przestrzeni publicznej. Prawda? Nie chodzi mi o to, żeby ktoś nie pomyślał, że ja atakuję lewicową dziennikarkę, czy tam liberalno-lewicową, bo prawica też ma swoje takie kwiatki. I tylko o co chodzi? Nie ma powszechnej zgody co do tego, że tego rodzaju postawy powinny być po prostu piętnowane. Po prostu, a ona się do dzisiaj szargęsi, prawda, w tym Radiu Tok FM wygłasza po prostu moralne osądy na lewo i prawo. Osoba, która sama jest bankrutem po tamtym fakcie. Nawet nie dlatego, że to zrobiła, tylko że później nie miała na ten temat żadnej autorefleksji. Prawda? A sam słyszałem w Radiu Tok FM wtedy Jacka Żakowskiego, który jest takim autorytetem, prawda, który bronił ją, tłumacząc to, bo Gazeta Wyborcza była gospodarzem tematu. Prawda? Czyli po prostu uzasadnił, no, można powiedzieć, zbrodnię taką medialną, można powiedzieć. I z tego, ale tak jak mówię, akurat podałem tutaj przykład z trochę bardziej lewej strony. Prawa strona też ma swoje takie rzeczy. Niedomagania czy etyki są po prostu dotyczą całego społeczeństwa. Więc to bym klasyfikował jako spiski, bo to był taki mini spisek, prawda? Ten Miller, Michnik, Baczyński, Paradowska, prawda? Odcięli na kilka miesięcy społeczeństwo od tej informacji, prawda? Ale oprócz tego, to już była tutaj o tym mowa, to media nie domagają też dlatego, że mają interesy. Tak? Ja sam byłem kiedyś radnym w Warszawie i podam wam taki szczegół, który no, byłby niezwykle interesujący dla prawie każdego medium. Prezydent Lech Kaczyński, ja byłem wtedy radnym Prawa i Sprawiedliwości w mieście Warszawa, wniósł pół roku po swoim wyborze pierwszą wielką inwestycję, uchwałę w tej sprawie, stadion Legii, bo to była jego pierwsza wielka inwestycja. Pomysł był zły, niedopracowany i tak dalej. Między innymi miałem w tym ogromny udział, jeśli nie byłem pierwszym po prostu, który do tego doprowadził. Radni PiS-u zerwali kworum komisji, żeby zablokować chwilowo przynajmniej, prawda, do momentu porozmawiania z prezydentem o tej sprawie. Bo rozumiecie smaczek, radni PiS-u wyrywają kworum komisji przeciwko uchwale Lecha Kaczyńskiego, prawda, pół roku po jego wyborze. Nie okazało się w żadnym medium nawet wzmianka o tym. Bo tutaj chcę wam jeszcze powiedzieć, że radni SLD, PO i NPR-u popierali tą uchwałę, bo była takie porozumienie, prawda? I do czego ja po prostu zmierzam? Dlatego żadne media o tym nie napisały, ponieważ żadnego dziennikarza nie było obecnego na posiedzeniu komisji, która rozpatrywała gigantyczną inwestycję, bo to jest ogromna i wtedy największa. Dlaczego ich nie było? Ponieważ media nie mają pieniędzy na to, żeby odsyłać dziennikarzy, znaczy wysyła dziennikarzy na tego rodzaju zdarzenia, gdzie na tego rodzaju wydarzenia, które od czasu do czasu naprawdę mają absolutnie kluczowe zdarzenie. One się nie, taka rzecz nie wypłynie na sesję Rady Miasta. Ona się może zdarzyć w komisji. Dlaczego? Bo zysk jest po prostu wartością nadrzędną, bo interes jest. Prawda? W związku z tym obniża się wynagrodzenia dziennikarzy, ciśnie się cały czas w dół. Pamiętam inne wydarzenie z obrad komisji, które pokażę wam, jak funkcjonują media, prawda? Na których zysk jest jedynym interesem, tak? Czyli kryterium absolutnym. Siedzi dziennikarka po prostu z jednej z największych gazet, prawda? Obrady 17 punktów jest, prawda? Ale ona pisała cały cykl materiałów na tematy opieki społecznej, tam jeden punkt był tutaj, ona przyszła właśnie na ten punkt i siedzi. I po prostu udało mi się pytaniami jednego z dyrektorów zmusić do wyznania, że jest planowana podwyżka cen komunikacji miejskiej. Ona to słyszała, siedziała obok. Nic się nie ukazało w gazecie. Dlaczego? Bo ona się tym nie zajmowała. Bo ona się na tym nie zna. Po prostu. Dlaczego? Bo wysyła się właśnie dziennikarzy albo specjalizujących się bardzo wąsko, prawda? Albo po prostu na początkujących, bo tacy są najtańsi. Prawda? Nie było tu żadnej złej woli. Spiski też są, nie mam co do tego żadnej wątpliwości, ale też jest po prostu dużo po prostu
no, nie domaga tych mediów z powodu takich, że po prostu uważają, że muszą z czegoś żyć. Pamiętam kiedyś w Gazecie Wyborczej był wywiad, jak fundusz inwestycyjny Mekon zainwestował w Rzeczpospolitą, w Presspublikę. I tytuł był bardzo dobry, oddawał ten tytuł, co on mówił, prawda? To tylko biznes, prawda? Ja na przykład, prawda, mamy lewicową Gazetę Wyborczą, no to są uproszczenia oczywiście, tak mówię, prawda? Przeciwko Gazecie Wyborczej na rynku sytuuje się Rzeczpospolita, ale dlaczego? Czy dlatego, że właściciele Rzeczpospolitej, czy obecni, czy poprzedni, prawda? Nie wprowadzam tu żadnej różnicy. Czy dlatego, że oni mieli poglądy inne niż Gazeta Wyborcza? Nie. Pieniądze nie zobaczyli, że to jest całkiem niezły interes wejść jakby w target rynkowy ludzi, którym trudno się czyta Gazetę Wyborczą. Ale jeżeli jutro doszłoby do jakiejś zmiany, to Rzeczpospolita łatwo może zmienić po prostu także całą swoją linię. Ja myślę, że dzisiaj coraz bardziej to pasuje też do Gazety Wyborczej. Prawda? Tam jeszcze oczywiście te ich korzenie bardzo głębokie, sięgające po prostu czasów opozycji, one jeszcze ich trzymają, jeszcze nie są poodcinane, ale one są coraz słabsze. Prawda? Ja sobie wyobrażam, że pewnego dnia, tak jak na przykład na Zachodzie zdarzało się to z mediami katolickimi, które się potwornie skomercjalizowały, ale to no, były po prostu później media, które no, z Kościołem jakby nie czuły nic wspólnego po prostu, bo liczy się kasa i zysk. Radą zadał takie pytanie, jak wejść do mediów, jak to odbić, odzyskać? Ja po prostu nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem. Zupełnie jestem tutaj bezradny. Ja myślę, to co Marek chyba mówił, prawda? Czasem zdarzają się uczciwi dziennikarze, których rusza sumienie. Nie wszystko oni puszczą, prawda? Na to tylko chyba dzisiaj co można liczyć, bo to co ja tu powiedziałem, to nie chcę po prostu wszystkich do jednego worka wrzucać, tak? Mam też dobre doświadczenia. Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Mamy jeszcze 20 minut. Ja bym chciał, widzę, że jeszcze są jakieś pytania, ale chciałbym puścić jeszcze jeden kawałek filmu i zadać takie pytanie, bo było dużo, znaczy co jakiś czas mówiliście o tym, żeby budować siłę. I chciałbym zadać takie pytanie, jak tę siłę mamy wspólnie budować. Natomiast tutaj jest taki kawałek z House of Cards. Nie wiem, czy Państwo oglądacie ten materiał, ten polityczny serial. Moim zdaniem jest on z amerykańskich jednym z najlepszych politycznych seriali. I z budynku kongresu wychodzi kongresman. Ta scena zaczyna się właśnie w tym momencie. Czy jest głos? Zaraz będzie. Pamiętam, jak tę scenę pierwszy raz oglądałem, przyszedł mi dreszcz po plecach w kręgosłupie. Teraz powiem dlaczego. Dreszcz po plecach, bo sobie pomyślałem, że trochę
i jestem jak ten człowiek przykuty do tej latarni, patrząc na swoje prawie już 20 lat działań społecznikowskich. I też zacząłem się zastanawiać, czy wielu z nas tak nie ląduje pod tą latarnią. Znaczy krzyczą, a tak naprawdę druga strona nie słucha i to, co my krzyczymy, nikogo nie interesuje. Tutaj Marek, panie, powiedziałeś o tym, żeby się nie katować. Ja oczywiście, jak jestem w złym humorze, to sobie myślę, że jestem bardzo podobny do tego człowieka przy latarni. A jak jestem w dobrym, to szukam pomysłów na to, żeby budować siłę i wychodzić z tego klinczu, żeby zerwać ten łańcuch i po prostu stanąć na równi, o ile to w ogóle możliwe, z tym panem z kongresu. Jak budować tą siłę? Czy macie jakieś swoje pomysły, co my jako obywatele z tak różnych jednak bajek? Podejrzewam, że jeśli chodzi o jakieś kwestie wartości światopoglądowe, byśmy się różnili między sobą, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że możemy coś wygrać, zbudować siłę, kiedy nie będziemy znajdować wspólnych jakichś pól i występować wspólnie. Nie byłeś tutaj, pokazałeś nam pana pod latarnią, to byłeś o katowaniu się. Ja mam może, nie wiem, dlatego, że jestem z zaboru pruskiego, więc wielkopolska praca organiczna, polska, dosyć, inne zabory. Ja mam taką, ja używam metafory głowy i ściany i w ogóle uważam, że głowa to jest najlepsze narzędzie do walenia w ściany, bo te ściany padają. I ściany padają i potem za tą jedną ścianę jest następna, bo tak okazuje się, że jest tam 50 innych, co nie znaczy, że walenie głową w ścianę jest bez sensu zadaniem i to się nigdy nie udaje. To jakby i to nie jest tak, że ładny bonmot i teraz to powiem, bo mam wrażenie, że w tej całej dyskusji jedna rzecz nam troszkę, ty powiedziałeś, że 20 lat, jak już to robisz, też mówiłeś tak o 20 latach. Mi się wydaje, że zapomnieliśmy trochę dzisiaj w tej rozmowie o kwestiach pokoleniowych, które są również trochę ponad podziałami, bo wynikały z zupełnie innego doświadczenia. I mówię trochę w imieniu swoim, ale generalnie raczej trochę 10 lat w górę, 5 lat niżej. Jakoś tak mniej więcej, może tak półtora pokolenia okrakiem, ale ludzie, którzy wychowali się już dorośli w demokracji, którzy nie walczyli o nią, którym to było dane, tak? Którym to ta wolność była dana i jakoś widzą jej niedostatki, widzą jej jakieś patologie, mieli możliwość zobaczenia, jak to wygląda, dowiedzenia się czegoś, zobaczenia, jak to wygląda w innych miejscach. I którzy pewno też niestety jeszcze reagują alergicznie na słowo polityka, bo źle im się kojarzy, bo kojarzy im się z naszym politykiem, polskim cyrkiem itd., ale którzy może nie mimo woli, a może ze świadomością tego, co robią, jakby już budują tę inną demokrację i budują te wspólnoty. I walą tą głową w mur i te kolejne murki padają. Czy to będzie, nie wiem, załatwienie szkoły, przedszkola, czy chociażby zbudowanie się i to, czy to w ogóle sam mechanizmie, samoorganizacji i budowania wspólnoty, znaczy wychodzenie z takiego jakby egoizmu, które te 25 lat pałkowania nam po prostu po głowie neoliberalną wizję świata, gdzie wszyscy mają dwie ręce i takie same szanse i w ogóle, że to wszystko od nas zależy. Wiem, że to nie zależy. Po to jest system, po to jest państwo, po to jest, żeby dać nam oparcie, żeby dać nam możliwości, wracamy znowu do edukacji, tak, żebyśmy to robili. Po to i ludzie zaczynają to robić. Wiesz, oni faktycznie nie wiem, czy wiedzą, że robią politykę, czy wiedzą, że mówią prozą, ale tak jest. Jakby czy popatrzysz, i nie mówię to tylko z perspektywy jakichś dużych miast,
z perspektywy mniejszych miejscowości, wsi nie znam dobrze, to przepraszam, to tutaj nie wiem, ale ludzie organizują się i podejmują i te takie mikrozmiany już i mechanizmy prodemokratyczne, tak? Bo jakby każdą grupę, jakokolwiek, czy będzie to grupa sąsiedzka, czy większa, ale która wspólnie wysłucha się, będzie miała czas na to, na żeby spotkać się, żeby podjąć decyzję, zrealizuje pewien cel, który zmieni ich życie, no to już robią politykę, już budują inną demokrację. I ja może tak nie chcę teraz super optymistycznie, znaczy, że to, wiesz co, i to jest też połączone chyba trochę z takim, z jednej strony niebezpiecznym, bo totalnie, bo to jest takie myślenie, które trochę mówi, że aż ci politycy są tak daleko, że my w nich nie wierzymy, sami to zrobimy. I z jednej strony jest to jakby pozytywne, bo wyzwala w ludziach jakby chęć do działania, coś zmieniają i coś robią, efektywnie to przetwarzają. Z drugiej strony, i tutaj jest pewna też jakaś płaszczyzna do współpracy, powoduje to wielki znowu spadek zaufania w ogóle do instytucji jako takich, tak? Znaczy o modelu civil servanta, tak? Że urzędnik to nie brzmi jako, Boże, człowiek, który nam utrudnia życie, tylko jakby osoba, która służy, tak, która służy, która ma nam pomóc razem z nami rozwiązać jakiś problem w danej wspólnocie. To jest i tutaj, i że polityka to nie są krzyczące głowy w parlamencie, tylko to jest wspólne podejmowanie decyzji. Znaczy, jakby ludzie już zaczynają to robić, ale jeszcze mają, ja tak to obserwuję, jak to widzę, i to też widzę w tej różnicy pokoleniowej bardzo mocno. No jest jeszcze, pozostaje może ta kwestia, żeby ich przekonać, że mówią prozą i robią politykę i jakby żeby od tego nie uciekali. Ale ja to widzę, że to się dzieje i może mam świeższe niż 20 lat oko i to mi jakby tak mówi, że po... Macie nie świeże, ale pewnie macie dużo gorszych zawsze jest tak, nie? Znaczy jakby suma też może jakieś czy negatywnych doświadczeń, czy czegoś jakby każdy ma jakąś tam swoją perspektywę. I tak jak czasem głowa mnie boli od tego walniania o ścianę, to potem patrzę i miałam w ogóle ten tygodnik, bo niesamowite, bo tworzyłam chyba solu, czy polityka, czy coś jakby o takich właśnie wspólnotowych, demokratycznych jakby grupa ludzi, którzy się samorganizują, pisała, że nagle to, no właśnie, znowu te media dostrzegły to, przecież to nie jest spektakularne, nikt nikogo nie zabił, nie poćwiartował, ani nie obraził, więc, ale napisali o tym, więc jakby, nie wiem, mam, tutaj jestem, wiesz, jestem jakoś pozytywnie nastawiona, tylko wiadomo, jeszcze dużo samo się nie zrobi. Ja myślę, że trzeba robić to, co robimy. Ja też jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiony. W ogóle wyznaję, jako człowiek wierzący, wyznaję, że zostałem obdarzony, każdy z nas został obdarzony talentami, które mamy obowiązek wykorzystać najlepiej, jak tylko potrafimy. Jest bardzo dużo dobrych ludzi, bardzo dużo porządnych ludzi, bardzo dużo bogatych ludzi, ludzi, którzy zajmują się polityką i też są porządnymi, prawymi ludźmi. Nie da się inaczej budować właśnie takiej wspólnoty dla realizacji celów, niż poszukiwaniem i docieraniem do takich ludzi. Co my mamy robić, żeby być silniejsi? No zakładać więcej organizacji związkowych. Żadna filozofia. Zakładamy ich na razie zbyt mało. Co mamy robić? Zakładać ich więcej. Jak zakładać ich więcej? No pewnie przeznaczać na to więcej środków, angażować więcej organizatorów, robić więcej kampanii. Marzy mi się bardzo kampania taka czysto związkowa, prawdziwa, promująca, czy w ogóle edukująca ludzi o tym narzędziu, jakim jest związek zawodowy. Więc tak naprawdę musimy robić dokładnie to, co robimy. Na ile nam to się uda, nie wiem, ale każdy z nas stanie potem przed lustrem i powie: zrobiłem, co tylko mogłem. Na ile mi się udało, na tyle mi się udało. To ja 30, aby do 34 lata, bo MZT stworzyłem w 80. MZT stworzyłem w 80 roku, to już powinien być całkiem zgorzkniały, ale też tak nie jest, myślę. Te moje poglądy potem też zmieniały się bardzo. Myślę,
myślę, takim znaczem dla takiego człowieka, który jest, nie wiem, na wolnej Europie, w rodzinie bezpartyjnej, chodzącej do kościoła. Pamiętam, takim ważnym wydarzeniem, myślę, było poznanie posłanki SLD Michelle Payne, która, ja w ogóle nigdy sobie w życiu nie wyobrażamy, że miałem takie już w 90-tych latach, to się stało właśnie w czasie naszej kampanii antyautostradowej. Miałem takie wyobrażenie, że właśnie ludzie są tak podzieleni na oddziały dobrych i złych według partii czy przynależności politycznej. Zobaczyłem, że to jest nieprawda. No oczywiście negatywne doświadczenia też miały miejsce, czyli przekonałem się, że ci, którzy są, wydawało mi się, w mojej bajce, wolą nic nie do czynienia. Ja myślę, że my nie jesteśmy z różnych bajek, może z różnych pokoleń, ale nie bajek. Powiem też o takim wydarzeniu, które ja nie znałem tego filmu, ale miałem, bardzo mi się przypomniała scena z mojej pierwszej bytności w Stanach Zjednoczonych. Ja coś takiego oczywiście nie w takim natężeniu widziałem. Miałem takie wrażenie właśnie, kiedy byłem w tej, też jeszcze wtedy myślałem, że Stany Zjednoczone to jest stolica wolności i demokracji. Pamiętam, byłem w Waszyngtonie pod Białym Domem. Tam mnóstwo takich ludzi widziałem, oczywiście nie krzyczeli, ale stali obwieszeni jakimiś hasłami. Nikt na nich zupełnie nie zwracał uwagi. To były słuszne na obu hasła. To byli wprowadzeni do roli jakichś dziwaków takiego folkloru. No to mi też wtedy dało do myślenia. Także myślę, że ta droga tak się wije i jest ciekawa i jakoś też przyczynia się, jest dla mnie pożyteczna jakoś do poznawania samego siebie i rozumienia świata. Myślę, że z jednej strony siłę się buduje przez dobre nawyki i cnotę i to o tym musimy myśleć, nawet o takiej osobistej, to jest niezwykle ważna, jak jakaś mówienia psychologii w polityce, działamy, bo bez tego niewiele naprawdę działamy, jeżeli nie zaczniemy od siebie, żeby mieć jakieś swoje wnętrza poukładane. Nie wiem, zamiast kupić gazetę Fakt, przeczytać coś ciekawego za darmo w internecie, bo można, to chce. A z drugiej strony też myślę o takim właśnie, tym co tutaj Marek powiedział, też, że takim pewnym luzie. Myślę, że to jest też dla Solidarności coś nowego, taki nowy reprezentujesz image tej. To jest, bardzo mnie to cieszy, bo ja na przykład, jak chcę się jakoś tak, nie wiem, podnieść na duchu, lubię bardzo czeskich pisarzy, którzy mają właśnie w sobie taki dystans do samych siebie, do swojej ważności, do swojej roli. Przekonanie, że choćbyśmy się, nie wiem, jak naprężali, napinali, to pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo jesteśmy jednym z tych 7 miliardów i nic więcej tego po prostu nie zmienimy. Więc jest coś takiego na pewno konieczne i bardzo ważne. To nam pomoże z jednej strony siebie nie skrzywdzić i też pomoże nam nie skrzywdzić innej. Trzeba robić, co się da, co będzie, to ja tego nie wiem, może jakieś gruszki. No dobrze, to ja zapraszam Państwa na 17, na to więcej luzu, o którym mówił na końcu Olaf. Dziękuję za powagę w ciągu tych 2,5 godzin. Jeszcze raz zapraszam na 17.